Und zunächst einen Vers aus Hesekiel lesen. Na początku przeczytamy jeden wiersz z księgi proroka Ezechiela. Aus Hesekiel 5. Z 5 rozdziału. Verse 5 und 6. 5 i 6 wiersz. Ezechiela, 5 rozdział, 5 i 6 wiersz. Tak mówi Wszechmogący Pan, tak jest z Jeruzalemem. Umieściłem je pośród narodów, a dokoła niego kraje. Lecz ono sprzeciwiło się moim prawom gorzej niż narody i moim przykazaniom bardziej niż kraje sąsiednie, gdyż wzgardzili moimi prawami i według moich przykazań nie postępowali. Man hat mich gebeten, dass ich etwas sagen soll über die Stadt Jerusalem. Mam na myśli, aby powiedzieć coś na temat tego miasta Jerozolima. Also wahrscheinlich darüber, über das, was wir auch in der Bibel über diese Stadt finden. A głównie powiedzieć to, co głównie znajdujemy w Biblii na ten temat napisane. Und deswegen habe ich mal mit diesem Vers aus Ezekiel 5 begonnen. I to dlatego też i rozpocząłem od tego 5 rozdziału, 5 wiersz z księgi Ezechiela. Wo uns gezeigt wird, dass diese Stadt einen besonderen Platz in den Gedanken Gottes hat. Aby pokazać od razu, że to miasto zajmuje szczególne miejsce w myślach Bożych. Dieser Vers ist natürlich nicht geografisch zu sehen. Naturalnie ten wiersz nie należy widzieć z punktu widzenia geograficznego. Als wenn jetzt Jerusalem wirklich von der Geografie her in der Mitte all der bewohnten Länder liegt. Nie tak, jakoby Jerozolima leżała w tym punkcie centralnym pod względem geograficznym w stosunku do wszystkich zamieszkałych krajów. Im Mittelalter dachte man das allerdings. W średniowieczu jednak myślano, że tak rzeczywiście jest. Und die meisten Karten aus dem Mittelalter haben Jerusalem tatsächlich in der Mitte liegen. I większość map średniowiecznych rzeczywiście jest tak sporządzonych, że Jerozolima jest zawsze w centralnym punkcie. Hier bezieht es sich aber mehr auf die Ratschlüsse Gottes. Tutaj w tych wierszach widzimy wyraźnie, że to dotyczy postanowień Bożych. Dass diese Stadt einen besonderen Platz in dem Herzen Gottes hat. Że to miasto zajmuje szczególnego rodzaju miejsce we wszystkich myślach Bożych. Und dass Gott deswegen diese Stadt zum Mittelpunkt gesetzt hat. I to dlatego właśnie, że to dlatego Bóg postawił to miasto jako to miasto centralne we wszystkich swoich myślach. Ich will mal sagen, zum Mittelpunkt der Weltgeschichte. I chciałbym jeszcze powiedzieć tak, że jest to miasto, które jest punktem centralnym w całej historii świata. Das ist ja schon interessant, dass diese Stadt hier wie eine Person beschrieben wird. Jest to naprawdę wielce interesujące, że to miasto jest opisane jak osoba. Denn in Vers 6 heißt es ja, diese Stadt war widerspenstig gegen die Rechte Gottes gewesen. Dlatego, że w 6 wierszu czytaliśmy, to miasto sprzeciwiło się moim prawom. Personen sind widerspenstig gegen die Gedanken Gottes. A przecież to osoby są źle nastawione, czy sprzeciwiają się do myśli Bożych. Aber nicht eine aus Steinen gebaute Stadt. A na pewno nie wybudowane z kamienia miasto. Daran sehen wir, dass es hier schon um viel mehr geht, als um irgendwelche Steine, die eine Stadt bilden. I z tego poznajemy, że to w tych wierszach treść jest o wiele bogatsza niż tylko byśmy widzieli, patrząc na miasto zbudowane z kamienia. Scheinbar stehen damit auch wichtige geistliche Belehrungen in Verbindung. Prawdopodobnie z tym powiązane są ważne duchowe pouczenia. Und das wollen wir uns ein klein wenig angucken. I chcielibyśmy się temu troszeczkę przyjrzeć. Jerusalem ist auch nicht die älteste Stadt, die es auf dieser Erde gibt. Jerozolima nie jest najstarszym miastem, jakie na tej ziemi w ogóle istnieje. Denn sie wird ja gar nicht ganz am Anfang in der Bibel erwähnt. Dlatego, że to miasto w ogóle nie jest wymieniane na samym początku Biblii.
Wir können mal nach 1. Mose 10 gehen. Możemy teraz spojrzeć do pierwszej księgi Mojżeszowej, do 10. rozdziału. Und dort in 1. Mose 10 finden wir einen Hinweis auf diese Stadt. I dopiero w tym 10. rozdziale małą wzmiankę znajdujemy dotyczącą tego miasta. Aber noch einmal, es gibt Städte, die sind älter. Ale jeszcze raz to podkreślam, są miasta na świecie, które są jeszcze starsze niż Jerozolima. Trotzdem wird diese Stadt schon ein klein wenig erwähnt in der Völkertafel in 1. Mose 10. Ale pomimo tego to miasto zostało wymienione na tej tablicy spisowej wszystkich narodów ziemi w tamtych czasach. Und zwar indirekt in Vers 16. A to tak mianowicie w pośredni sposób, który oglądamy w 16. wierszu. Da wird der Jebusiter erwähnt. Tu czytamy w tym wierszu, wymienieni są nadto Jebuzytów. Ein Nachkomme Kanaans. Jebuzyta to jest właśnie potomek Kanaana. Nun, die Stadt Jerusalem hat verschiedene Namen in der Heiligen Schrift. Ale to miasto Jerozolima nosi różnorodne nazwy w Piśmie Świętym. Unter anderem hieß sie auch mal Jebus. Między innymi też właśnie nosi nazwę Jebus. Und wir werden gleich noch zu diesem Namen kommen. I jeszcze będziemy na ten temat tej nazwy mówili. Und so ist es klar, dass die Jebusiter diejenigen sind, die Jebus bewohnten. I już z samego tego tekstu wydaje się to rzeczą jasną, że Jebuzyci to tacy, którzy mieszkają w mieście Jebus. Jebus heißt so viel wie getreten oder zertreten. Ta nazwa Jebus oznacza podeptany albo rozdeptany. Man benutzt dieses hebräische Wort, wenn in der Kelter der Wein getreten wird. To słowo hebrajskie używane jest, żeby opisać tłoczenie wina w tłoczni, było wino podeptane, rozgniecione, rozdeptane. Es gibt uns schon einen kleinen Hinweis auf das, was auch einmal mit dieser Stadt geschehen wird. Sama ta nazwa już daje małą taką wskazówkę, co kiedyś się stanie z tym miastem. Denn dieser Name ist völlig konträr zu der Bedeutung von Jerusalem. Völlig, steht völlig im Gegensatz zu der Bedeutung von Jerusalem. Dlatego, że ta nazwa jest całkowicie przeciwstawna tej nazwie Jerozolima. Denn Jerusalem bedeutet Gründung des Friedens. Dlatego, że Jerozolima tłumaczy się ta nazwa założyciel pokoju. Das ist schon interessant, dass eine Stadt zwei so unterschiedliche Namen trägt. To jest już naprawdę samo w sobie interesujące, że to jedno miasto tak różnorodne nazwy, przeciwstawne sobie nazwy nosi. Auf der einen Seite Gründung des Friedens. Z jednej strony, że jest założycielem pokoju. Auf der anderen Seite getreten oder zertreten. A z drugiej strony deptane albo rozdeptane. Wir werden gleich noch zwei weitere Namen kennenlernen. Jeszcze dzisiaj poznamy następne dwie nazwy tego miasta. Das ist einmal der Name Salem. Z jednej strony jest to nazwa Salem. Das bedeutet Frieden. To słowo oznacza pokój. Und der Ausdruck oder Name Zion. A również też i wyrażenie albo nazwa Syjon. Das heißt so viel wie Bergfeste. A to słowo oznacza twierdzę na górze. Also völlig verschiedene Namen für diese Stadt. A więc widzimy całkowicie różnorodne nazwy tego miasta. Namen in der Schrift sind nie ohne Bedeutung. I jak wiemy, nazwy w Piśmie Świętym nigdy nie są tak sobie dowolne, tylko zawsze mają swoje własne znaczenie. Wir brauchen nur den Brief an die Galater zu lesen, wo uns das erklärt wird. Musimy w tym celu przeczytać list do Galacjan, w którym właśnie ta sprawa jest wyraźnie wyjaśniona. Das heißt, hinter den Namen steckt auch eine geistliche Belehrung. I to oznacza, że za każdą nazwą, za każdym imieniem zawsze skryte jest duchowe znaczenie tej nazwy. Und es bringt ja nichts, über die Geschichte dieser Stadt zu sprechen. I nic by nam to nie dało, gdybyśmy tylko mówili tylko i wyłącznie na temat historii tego miasta. Also einen geschichtlichen Vortrag zu halten.
Gdybyśmy tutaj zrobili wykład historyczny, ohne dass wir auch eine geistliche Belehrung empfangen, jednocześnie nie przedstawiając i nie otrzymując duchowego pouczenia. So wird also diese Stadt schon hier in der Völkertafel erwähnt. I tak jak zauważyliśmy w pierwszej Mojżeszowej w 10 rozdziale, na tej tablicy spisowej wielu narodów ziemi w tamtych czasach już to miasto jest wymienione. Und danach tritt der Name dieser Stadt erst wieder bei Abraham auf. A później to miasto występuje dopiero, gdy pojawia się na kartach Biblii imię Abraham. Zuerst mal haben wir eine Prophezeiung, die uns zeigt, dass diese Stadt einmal dem Volk Israel gehören wird. Najpierw znajdujemy proroctwo dotyczące tego, że kiedyś to miasto będzie należało do ludu izraelskiego. Allerdings wird sie da noch nicht mit Namen genannt. Wprawdzie to miasto jeszcze nie jest wymienione z nazwy. Und das ist in 1. Mose 12, Vers 1. A jest to przedstawione w pierwszej Mojżeszowej w 12. rozdziale w pierwszym wierszu. Dort in 1. Mose 12, Vers 1 kriegt Abraham eine großartige Prophezeiung von Gott. Tu w tym 12. rozdziale Abraham otrzymuje wspaniałe, wielkie proroctwo dotyczące osoby Abrama. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Który dostał polecenie od Boga, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. Nun, dieses Land, das Gott Abraham zeigen wird, a ten kraj, który Bóg chciał pokazać Abrahamowi, ist natürlich dieses Land Israel. To jest naturalnie ten kraj Izrael. Allerdings in Grenzen, die das Land bis heute noch nie besessen hat. A to w dodatku trzeba powiedzieć, w tak szerokich granicach, w jakich jeszcze dotychczas Izrael w całej swojej historii nigdy nie posiadał. Denn Gott sagt, dass dieses Land einmal vom Nil bis zum Euphrat reichen wird. Dlatego, że Bóg w swoim proroctwie powiedział, że ten kraj będzie sięgał od rzeki Nil aż do rzeki Eufrat. Diese Ausdehnung hat das Land Israel bis heute noch nicht gehabt. Tego rodzaju szerokość i długość ten kraj izraelski jeszcze nigdy w całej swojej historii nie posiadał. Das heißt, diese Prophezeiung, die Gott zu Abraham ausgesprochen hat, to oznacza jednocześnie, że to proroctwo, które Bóg wypowiedział do Abrama, die hat Abraham zu Lebzeiten nicht erlebt. To późniejszy Abraham za czasów swojego życia na tej ziemi nie doświadczył die haben auch w pełni. Die haben auch seine Nachkommen noch nicht erlebt. Również też i jego potomstwo tego nie doświadczyło. Auch wir haben das bis heute noch nicht erlebt. Nawet i my po dziś dzień żeśmy tego jeszcze nie oglądali. Das heißt, die endgültige Erfüllung dieser Prophezeiung liegt noch in der Zukunft. A to wszystko oznacza, że końcowe spełnienie tego proroctwa to dopiero odbędzie się w przyszłości. Und das betrifft auch die Prophezeiung Gottes über die Stadt Jerusalem. I to również dotyczy tego proroctwa Bożego, które dotyczy tego miasta Jerozolima. Auch das sind Prophezeiungen, die endgültig in der Zukunft liegen. I w tym zakresie też są właśnie proroctwa, które zdecydowanie dopiero się spełnią w przyszłości. Das heißt, wir haben in der Heiligen Schrift drei Gruppen von Prophezeiungen. A to wszystko oznacza, że w Piśmie Świętym znajdujemy trzy różne grupy proroctw. Wir müssen das immer wieder vor Augen halten, um die Prophezeiung auch richtig zu verstehen. I zawsze powinniśmy to mieć przed swoimi oczami, że proroctwo należy w danym miejscu we właściwy sposób rozumieć. Wir haben solche, die haben sich heute schon längst erfüllt. Mamy wśród proroctw takie, które patrząc z dzisiejszego punktu widzenia, one już dawno temu się spełniły. Wir haben solche, die haben sich zum Teil erfüllt. Mamy też i takie, które częściowo się spełniły. Und ein Teil davon liegt noch in der Zukunft. A część proroctw to takie proroctwa, które dopiero się spełnią w przyszłości. Das ist hier, 1. Mose 12, Vers 1. To między innymi oglądamy tutaj w tym pierwszej Mojżeszowej 12 rozdział, pierwszy wiersz. Ein Teil des Landes mit der Hauptstadt gehörte schon mal Israel.
część tej obiecanej krainy, ten Izrael i ta stolica Jerozolima, ona już należała i należy do Izraela. Aber die endgültige Erfüllung liegt noch in der Zukunft. Ale końcowe wypełnienie tego proroctwa odbędzie się dopiero w przyszłości. Aber dann gibt es solche Prophezeiungen, die liegen noch komplett in der Zukunft. Ale również też są i takie proroctwa, które w całej swojej rozciągłości dopiero spełnią się w przyszłości. Und das haben wir jetzt bei der zweiten Erwähnung dieser Stadt. A coś takiego oglądamy, jeżeli chodzi o drugą wzmiankę dotyczącą tego miasta. In 1. Mose 14. Pierwszej Mojżeszowej w 14. rozdziale. Und es ist wieder eine Begebenheit, die mit Abraham in Verbindung steht. I to znowu jest zdarzenie, które powiązane jest z życiem Abrahama. Abrama. Denn dort lesen wir in 1. Mose 14, Vers 18. Bo czytamy tu w 14. rozdziale w 18. wierszu. Und Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus, und er war Priester Gottes des Höchsten. Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. Und hier ist klar, dass es diese Stadt tatsächlich schon gab zu diesem Zeitpunkt. I z tego wiersza jasno wynika, że to miasto już istniało w tym okresie czasu, gdy żył Abram. Denn hier ist jetzt nicht die Rede von den Jebusitern, die Nachkommen Kanaans waren. Bo w tym wierszu nie jest mowa o mieście Jebuzytów, którzy byli potomkami Kanaana. Und wo wir gar nicht genau wissen, seit wann sie genau existierten. Ale trzeba też wspomnieć, że dokładnie to nie jest wiadome, kiedy żyli ci Jebuzyci. Sondern hier ist es der König von Salem. No, ale tutaj jest mowa o królu Salemu. Es war die Stadt Salem. A więc istniało takie miasto Salem. Sogar eine Königsstadt. I było miastem królewskim. Und das ist sehr interessant an dieser Stelle. I to jest naprawdę bardzo interesujące w tym miejscu. Dass die erste echte Namensnennung dieser Stadt mit Jesus Christus in Verbindung gebracht wird. Że prawdziwe wymienienie nazwy tego miasta, po raz pierwszy takiej prawdziwej nazwy, ściśle wiąże się z imieniem Pana Jezusa. Denn diesen Namen Salem haben wir nur viermal in der Heiligen Schrift. Dlatego, że tą nazwę Salem mamy tylko czterokrotnie wymienioną w Piśmie Świętym. Die nächste Stelle ist in den Psalmen. Następne miejsce z kolejności to jest Księga Psalmów. Psalm 76. Możemy to oglądać w Psalmie 76. Vers 2. Drugi wiersz. Bekannt ist Gott in Juda und groß sein Name in Israel. Bóg znany jest w Judzie, imię jego jest wielkie w Izraelu. Und in Salem ist seine Hütte und seine Wohnung in Zion. Przybytek jego jest w Salem, a mieszkanie jego na Syjonie. Hier wird also Salem mit Zion gleichgesetzt. Widzimy tutaj wyraźnie, że nazwa Salem jest współzamienna z nazwą Syjon. Und der Berg Zion ist ein anderer Name für die Stadt Jerusalem. A właśnie Góra Syjon to jest jedna z nazw tego miasta Jerozolima. Also für die Stadt Davids. A często jest to określane miastem Dawida. Und wenn ich diesen Namen übersetze, würde es heißen, und in Frieden ist seine Hütte. Gdybyśmy teraz tą nazwę przetłumaczyli, to trzeba by było ten trzeci wiersz przeczytać. Przybytek jego jest w pokoju. Es gibt uns also schon einen Blick in die Zukunft. Ten wiersz daje nam wejrzenie w przyszłość. Denn der Prophet Haggai sagt uns in Kapitel 2, ich glaube Vers 9, dass das einmal die Stadt des Friedens sein wird. Dlatego, że prorok Ageusz w drugim rozdziale, chyba w dziewiątym wierszu, już o tym wspomina, że to miejsce jego zamieszkania jest w mieście pokoju. Und jetzt versteht man vielleicht auch die Übersetzung dieses Namens Jerusalem. I dlatego teraz możemy lepiej zrozumieć tłumaczenie tej nazwy Jeruzalem. Gründung des Friedens.
które się wykłada założyciel pokoju. Das heißt, diese Stadt steht mit Frieden in Verbindung. A to wszystko oznacza, że to miasto połączone jest z pokojem. Und das ist in der Tat der Fall. I tak w rzeczywistości się dzieje. Denn dort wurde die Grundlage gelegt, dass Frieden mit Gott möglich ist. Dlatego, że w tym mieście został założony fundament, na podstawie którego wszyscy mogą otrzymać pokój z Bogiem. Durch das Kreuz von Golgatha, was dort stand. A to przez ten krzyż Golgoty, który w tym mieście stanął. Wir sehen das gleich in der nächsten Begebenheit. I wkrótce w następnym zdarzeniu będziemy to oglądali. Aber ich möchte noch kurz auf die beiden anderen Stellen zu sprechen kommen, wo Salem steht. Ale jeszcze krótko chcę wspomnieć o tych dwóch następnych miejscach, gdzie jest ta nazwa Salem wymieniona. Sie befinden sich beide in Hebräer 7. I te dwa miejsca są zawarte w 7 rozdziale listu do Hebrajczyków. Und da wird auf diese Begebenheit Bezug genommen. I tutaj co do tego zdarzenia nawiązane jest. Und da wird uns das noch einmal ganz genau erklärt. Do tego zdarzenia, o którym żeśmy czytali w pierwszej Mojżeszowej, w 14 rozdziale. I tutaj jest to zdarzenie dokładnie wyjaśnione. Hebrajczyków 7 rozdział. Das ist Hebräer 7, Vers 1. Hebrajczyków 7 rozdział, pierwszy wiersz. Denn dieser Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten. Ten to Melchisedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego. Nun, der Name der Höchste ist der Titel Gottes im tausendjährigen Reich. Ta nazwa Bóg Najwyższy to jest nazwa dotycząca Boga w tysiącletnim królestwie. Das heißt, diese Stadt wird einmal die Friedensstadt sein in der Zukunft. A to wszystko oznacza, że kiedyś to miasto będzie tym miastem pokoju w przyszłości. Nämlich im tausendjährigen Friedensreich. Mianowicie w tym tysiącletnim królestwie pokoju. Und das erklärt uns Vers 2. To wszystko wyjaśnia nam drugi wiersz. Denn das ist ein ganz wichtiger Vers. Który jest poza tym bardzo ważnym wierszem. Denn auch da wird uns gezeigt, dass die Namen im Alten Testament eine Bedeutung haben. Ten wiersz nam właśnie wyjaśnia, że nazwy czy imiona w Starym Testamencie są zawsze ściśle powiązane ze znaczeniem tych imion. Denn erstens geht es um diesen König Melchisedek. Bo najpierw tutaj wzmiankowane jest o tym królu Melchizedeku. Wo es dann heißt in Vers 2, der übersetzt König der Gerechtigkeit heißt. Wyraźnie w tym drugim wierszu jest to tutaj powiedziane, że zaś król Salemu to jest król pokoju. Dann wird uns gesagt, es ist auch der König von Salem. Ale też jest to wspomniane, że on jest tym królem Salemu. Und das ist König des Friedens. A to wszystko oznacza, że jest królem pokoju. Das heißt, die Namen im Alten Testament haben eine geistliche Bedeutung. I to potwierdza, że nazwy i imiona w Starym Testamencie mają swoje znaczenie duchowe. Sie sprechen hier von dem Herrschen Christi im tausendjährigen Reich. Mówimy tutaj o tym okresie tysiącletniego panowania Chrystusa w tym królestwie tysiąc lat pokoju. Wo wirklich einmal Frieden auf dieser Erde sein wird. Gdzie rzeczywiście dopiero wtedy całkowity pokój na całej ziemi zapanuje. Wie viele Friedensbewegungen gibt es heutzutage? Jakże wiele różnych organizacji wysila się w dzisiejszych czasach, tak zwanych pokojowych organizacji, aby sprowadzić na ziemię pokój. Unzählbar viele. Jest to niezliczona ilość organizacji. Und ich sage mal, ihre Aktivitäten bringen in der Regel nichts. I można powiedzieć zasadniczo, że wszelkie tego typu aktywności niczego nie przynoszą. Nicht umsonst sagt ein Prophet schon, sie sprechen Frieden, Frieden und da ist doch kein Frieden. To nie na próżno jeden z proroków kiedyś powiedział, mówią pokój, pokój, a jednak nie ma dalej pokoju. Unsere sündige Natur. Dlatego, że istnieje ta grzeszna natura. Das Herz des Menschen. To znaczy serce człowieka. Ist die Ursache dafür, dass kein Friede hier auf dieser Erde ist. Ono jest przyczyną tego, że na tej ziemi nie ma pokoju. Aber es wird einmal eine Zeit kommen, wo Christus in Gerechtigkeit regiert.
Ale kiedyś nastanie na ziemi taki czas, że Chrystus będzie w sprawiedliwości nad ziemią panował. Und dann wird tatsächlich Frieden da sein. I wtedy w rzeczywistości będzie na całej ziemi pokój. Und dann werden die Völker gesegnet werden. I wtedy wszystkie narody będą błogosławione. Aber das werden wir nachher noch kurz sehen, wenn es um diese Stadt geht. Ale będziemy jeszcze to krótko mówili na ten temat, gdy będziemy wzmiankowali o tym mieście. Also 1. Mose 14, diese erste direkte Namenserwähnung dieser Stadt. A więc pierwsza Księga Mojżeszowa, 14 rozdział, w której znajdujemy tą po raz pierwszy tę właściwą nazwę tego miasta. Gibt uns eine herrliche prophetische Schau über das, was kommen wird. Daje nam wspaniały widok w myśli prorocze, które spełnią się w przyszłości. Die nächste Stelle wird uns zeigen, warum es überhaupt Frieden geben kann. I następne miejsce nam pokaże, dlaczego w ogóle może wtedy nastać pokój. Und das haben wir in 1. Mose 22. A to znajdujemy opisane w 1. Mojżeszowej w 22 rozdziale. Denn auch dort haben wir ein Ereignis, was mit dieser Stadt in Verbindung stehen wird. Bo tam mamy opisane zdarzenie, które będzie się kiedyś łączyło z historią tego miasta. Denn es findet in einer Gegend statt, wo später einmal der Tempel gebaut wurde. Dlatego, że wszystkie te zdarzenia, które tu są w tym rozdziale 22 opisane, działy się dokładnie w tym miejscu, w którym w przyszłości została wybudowana świątynia w Jerozolimie. Und dieser Tempel steht nun mal in Verbindung mit der Stadt Jerusalem. Dlatego też i ta świątynia zawsze łączy się z tym miastem Jerozolimą. Denn er stand ja auch in Jerusalem. Dlatego, że ona zawsze też stała w Jerozolimie. Und so haben wir wieder ein gewaltiges Ereignis. I znowu tutaj oglądamy potężne, wspaniałe zdarzenie, wo wieder diese Stadt oder dieser Ort einen Namen bekommt. Gdy znowu to miasto albo to miejsce, w którym to miasto było zbudowane, otrzymuje jedną z następnych nazw. Wir wollen zuerst einen Vers daraus lesen, nämlich Vers 2 aus 1. Mose 22. I chcielibyśmy tylko jeden wiersz z tego 22 rozdziału 1 Mojżeszowej przeczytać, drugi wiersz. I rzekł, weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Und Vers 14. I 14 wiersz. I nazwał Abraham to miejsce, Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień, na górze Pana jest zaopatrzenie. Das heißt, hier in dieser Begebenheit steht diese Stadt mit einem Opfer in Verbindung. I to wszystko oznacza, że to miasto opisane w tym rozdziale powiązane jest ze specjalnego rodzaju ofiarą. Mit einem außergewöhnlichen Opfer. Nadzwyczajną ofiarą. Nämlich mit einem Menschenopfer. Mianowicie ofiarą człowieka albo z człowieka. Und dieses Opfer hier spricht natürlich wieder von Jesus Christus. I ta ofiara znowu obrazowo pokazuje na ofiarę Jezusa Chrystusa. Und wer die Geschichte kennt, weiß, dass Gott natürlich in letzter Sekunde dieses Opfer verhindert. Naturalnie my wszyscy, którzy znamy tą historię, wiemy dobrze, że Bóg w ostatniej sekundzie zapobiegł temu, aby Abraham ofiarował człowieka na ofiarę Bogu. Denn ein Mensch kann nicht als Opfer für einen anderen Menschen da sein. Dlatego, że żaden człowiek nie może być ofiarowany jako ofiara za drugiego człowieka. Nicht kann ein Bruder einen Bruder lösen, lesen wir im Alten Testament. Nawet już w Starym Testamencie czytamy, że brat brata nie może wykupić. Aber es kann auf etwas hinweisen. Ale ta ofiara może na coś ważnego wskazywać. Und dieses Opfer hier weist hin auf Jesus Christus. Bo ta ofiara wskazuje na Jezusa Chrystusa. Und zwar in einer ganz außergewöhnlichen Art. A mianowicie na szczególny rodzaj jego ofiary. Wir wissen sicherlich, dass im Alten Testament viele Tieropfer dargebracht wurden.
Z pewnością wszyscy dobrze o tym wiemy, że w Starym Testamencie było składanych na ofiarę bardzo dużo różnorodnych zwierząt. Und das erste war sicherlich in 1. Mose 3, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten. Pierwsza ofiara, jaka została złożona, to sam Bóg ją złożył w 3. rozdziale. Mamy to opisane w 1. Księgi Mojżeszowej, gdy chciał przyodziać Adama i Ewę. Das heißt, wo Tiere geschlachtet wurden, damit sie bekleidet werden konnten. Tak, zwierzę czy zwierzęta musiały być zabite, aby Adam i Ewa mogli otrzymać odzienie. Und dann lesen wir immer wieder, dass Tieropfer dargebracht wurden und dass Gott das sogar wollte im 3. Buch Mose. I ciągle na nowo oglądamy na kartach Biblii aż do 3. Księgi Mojżeszowej, że były składane ofiary ze zwierząt. A w 3. Księdze Mojżeszowej dowiadujemy się, że to nawet było wolą Bożą, aby takie ofiary ze zwierząt były składane. Aber das Alte Testament zeigt uns auch, dass diese Opfer keine Sünde hinwegtun konnten. Ale już ten Stary Testament też wyraźnie na to wskazuje, że grzechy nie mogły być zgładzone przez te ofiary ze zwierząt. Sie konnten nur hinweisen auf das wahre Opfer, das kommen würde. Tych wiele ofiar mogło tylko obrazowo wskazywać na tą jedyną ofiarę, która odbędzie się w przyszłości, która mogła wszystkie grzechy zgładzić. Und sie wiesen hin auf Jesus Christus. One wszystkie wskazywały na Jezusa Chrystusa. Aber dieses Opfer hier ist außergewöhnlich. Ale ta ofiara, jaka tu jest opisana, jest szczególnego rodzaju, nadzwyczajna jest. Denn es zeigt uns, dass das wahre Opfer ein Mensch sein muss. Bo ta ofiara wskazuje, że tą prawdziwą ofiarą, jaka będzie kiedyś złożona, to musi być człowiek. Nämlich der Mensch Jesus Christus. Mianowicie człowiek Jezus Chrystus. Und dass dieses Opfer der Sohn Gottes sein muss. I że ta ofiara musi być Synem Bożym. Und dann wird uns noch etwas Interessantes gezeigt. I jeszcze jedna interesująca rzecz nam jest tutaj pokazana. Das unterscheidet dieses Opfer von allen anderen Opfern. I to odróżnia tą ofiarę od wszystkich pozostałych ofiar. Guck, jedes Tier wurde zuerst getötet. Że każde zwierzę najpierw było zabijane. Dann anschließend auf den Altar gelegt. I dopiero później było kładzione na ołtarz. Und dann eben auch verbrannt. I na tym ołtarzu było spalane. Aber dieses Opfer hier, ale ta ofiara tu opisana, es wurde lebendig auf den Altar gelegt. Została za życia swego położona na ołtarzu. Was für ein riesiger Unterschied. Jakaż to jest ogromna różnica. Und es zeigt uns viel mehr das Opfer unseres Herrn. I to właśnie szczególnie jeszcze bardziej pokazuje na ofiarę naszego Pana, dass er lebend an das Kreuz gegangen ist. Bo pokazuje wyraźnie, że on żywy jeszcze poszedł na krzyż. Und dass er erst starb, nachdem das Werk vollbracht war. I że dopiero wtedy umarł, gdy to dzieło odkupienia zostało już w pełni wykonane. Das heißt, wir haben hier eigentlich das herrlichste Bild des Opfers, was wir überhaupt im Alten Testament finden. Dlatego też tutaj najwspanialszy obraz tej najważniejszej ofiary mamy zawarty w tym rozdziale w stosunku do innych tysięcy ofiar, jakie w Starym Testamencie były składane. Und wir lernen hier noch etwas. I jeszcze jedną rzecz możemy się z tego nauczyć. Gott selbst sucht sich dieses Opfer aus. Bóg sam osobiście wyszukał sobie tą ofiarę. Also nicht der Mensch sucht sich das Opfer aus. To nie człowiek sobie wyszukał tą ofiarę, sondern ausschließlich Gott. Tylko i wyłącznie sam Bóg. Und damit können wir sicher sein, dass das Opfer den Ansprüchen Gottes genügt. I dlatego możemy być 100% pewni, że ta ofiara wyszukana przez Boga w pełni zadowoliła wszystkie żądania sprawiedliwości Bożej. Und damit können wir sicher sein, dass Gott dieses Opfer auch vollkommen annehmen wird. I też z tego możemy być 100% pewni, że tą ofiarę Bóg mógł 100% przyjąć jako w pełni zadowalającą Jego żądania. Und so nennt Abraham diesen Ort, der Herr wird ersehen. I Abraham nazwał to miejsce Pan sobie upatrzy. Interessanterweise heißt das im Hebräischen Yahweh Jireh. Jest to interesujące, że w hebrajskim jest napisane Yahweh Jireh. Es ist also nicht das gleiche wie der Berg Moria.
A więc nie jest to to samo co Góra Moria. Und deswegen heißt es auch in Kapitel 22 Vers 1. I to dla To dlatego też w drugim wierszu tego 22 rozdziału jest napisane: Zieh hin in das Land Moria. Idź i udaj się do kraju Moria. Wir müssen also den Berg Moria von dem Land Moria etwas unterscheiden. A więc z tego uczymy się, że musimy rozróżniać kraj Moria od góry Moria. Der Berg Moria war im Land Moria. Oczywiście ta góra Moria była w kraju Moria. Aber dort gab es in nächster Nähe noch weitere Hügel oder Berge. Ale w niedaleko tej góry Moria były następne góry, albo lepiej powiedziawszy wzgórza. Und einen dieser Hügel nannte Abraham dann, der Herr wird ersehen. I jedno z tych właśnie wzgórz Abraham nazwał, u nas jest napisane, Pan zaopatruje, a w wielu tłumaczeniach jest też tłumaczenie podane takie, że Pan sobie to przejrzy, albo Pan to będzie upatrzy sobie. Und jetzt sehen wir, wie genial das Alte Testament geschrieben ist. I z tego wszystkiego możemy zauważyć, jak genialnie został napisany Stary Testament. Denn wir werden später noch lernen, dass Salomo den Tempel auf dem Berg Moria baute. Bo później jeszcze będziemy to oglądali, że w późniejszych latach Salomon dokładnie na tej górze Moria zbudował świątynię. Das heißt, der Berg Moria gehörte direkt in das Zentrum der Stadt Jerusalem. I to oznacza, że ta góra Moria znajdowała się w samym centrum miasta Jerozolima. Aber wo wurde unser Herr gekreuzigt? Ale gdzie nasz Pan został ukrzyżowany? Außerhalb der Tore Jerusalems. Poza murami Jerozolimy. Also nicht auf dem Hügel, wo der Tempel stand. A więc Pan nie został ukrzyżowany na tym wzgórzu, na którym stała świątynia. Siehst du, 1. Mose 22 zeigt das schon. Zobacz, to właśnie ten 22 rozdział pierwszej Mojżeszowej dokładnie to określa. Dieses Land Moria bestand aus verschiedenen Hügeln. Ta kraina Moria składała się z kilku różnych wzgórz. Einer hieß Moria. Jedno z tych wzgórz nazywało się Moria. Dort stand der Tempel. Tam później stanęła świątynia. Außerhalb der Tore der Stadt wurde unser Herr gekreuzigt. Ale poza murami miasta Jerozolimy został ukrzyżowany nasz Pan. Ich bin davon überzeugt, genau an diesem Ort. A ja osobiście jestem przekonany, że dokładnie właśnie na tym samym miejscu, den Abraham nannte, der Herr wird ersehen. Które Abraham nazwał Pan upatrzy sobie. 14. wiersz. Man merkt, dass die Bibel ein sehr präzises Buch ist. I z tego wyraźnie możemy od razu zauważyć, że Biblia jest w najwyższym stopniu precyzyjną księgą. Gott gibt noch eine ganz wichtige Aussage über diese Stadt Jerusalem im Alten Testament. Bóg daje też i bardzo ważne wypowiedzi dotyczące tego miasta Jerozolimy, i to już w Starym Testamencie. Und zwar in 5. Mose 12. A mianowicie w 5. Księdze Mojżeszowej w 12. rozdziale. Auch wenn dort wieder nicht der Name Jerusalem direkt steht. I nawet jeżeli w tym rozdziale nie jest bezpośrednio wymieniona nazwa Jerozolima. Aber es ist genau die Stadt, worum es geht. Ale właśnie to dokładnie jest to miasto, o którym mówimy. Wir können uns ja sowieso nur einige Stellen angucken. Z braku czasu nie jesteśmy w stanie wszystko czytać i tylko poszczególne wiersze będziemy tutaj oglądali. Denn allein der Name Jerusalem kommt über 600 Mal in der Heiligen Schrift vor. Dlatego, że samo to słowo Jerozolima pojawia się w całym Piśmie Świętym ponad 600 razy. Aber Gott sagt was ganz Wichtiges in 5. Mose 12, Vers 5. Ale Bóg powiedział coś bardzo ważnego w 5. Księdze Mojżeszowej, w 12. rozdziale, w 5. wierszu. Sondern den Ort sollt ihr aufsuchen, den der Herr euer Gott aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dahin zu setzen, dass er dort wohne, und dahin sollst du kommen. Lecz będziecie szukać miejsca, które Pan Bóg wasz wybierze na swoje mieszkanie wśród wszystkich waszych plemion, aby tam złożyć swoje imię, i tam będziesz przychodził.
Das heißt, noch zwei wichtige Dinge stehen mit dieser Stadt in Verbindung. To oznacza, że jeszcze dwie ważne rzeczy są powiązane z tym miastem. Es ist nicht nur dieser Ort, wo dieses herrliche Opfer dargebracht wird. To nie tylko jest to miejsce, gdzie ta wspaniała ofiara została złożona. Es ist nicht nur der Ort, von dem einmal Frieden ausgehen wird. To nie tylko jest to miejsce, z którego kiedyś będzie wychodził pokój na całą ziemię. Sondern es ist der Ort, wo Gott wohnen wird. Ale to jest to miejsce, w którym będzie mieszkał Bóg. Und das ist der Zweck, warum dieser Tempel dort gebaut wurde. I to jest właśnie też i powód, dlaczego w tym miejscu została zbudowana świątynia. Damit Gott dort wohnen konnte inmitten seines Volkes. Aby Bóg mógł tam zamieszkać wśród swojego narodu. Diese Stadt spricht davon, dass wir Gemeinschaft haben können mit Gott. I to miasto również na to wskazuje, że my możemy mieć też społeczność z Bogiem. Und daran sehen wir eine weitere wichtige geistliche Bedeutung für unser Leben. I dlatego z tego też i oglądamy następne bardzo ważne duchowe znaczenie dotyczące naszego własnego życia. Gott ist ein Gott, der Interesse an uns hat. Bo Bóg jest Bogiem, który jest wielce zainteresowany nami. Und der uns die Möglichkeit gegeben hat, dass wir zu Gott kommen können. I który nam przygotował tą możliwość, abyśmy mogli przybliżać się do Boga. Dass wir Gott nahen können. Abyśmy mogli być w pobliżu Boga. Wir können das heute noch inniger als damals das Volk Israel. I my w dzisiejszych czasach możemy to uczynić jeszcze bardziej ściśle, czy można by powiedzieć bardziej intymnie, niż to było możliwe dla ludzi Starego Testamentu. Denn dieser große Gott ist unser Vater geworden. Dlatego, że ten wielki Bóg stał się dla nas naszym osobistym Ojcem. So kannte ihn niemand aus der Zeit des Alten Testaments. A w ten sposób nikt z ludzi Starego Testamentu nie znał Boga. Also auf der einen Seite spricht es davon, dass Gott Gemeinschaft haben möchte mit dir und mit mir. I z jednej strony to wszystko wskazuje na to, że Bóg chce mieć społeczność z tobą i mną. Aber er spricht auch von deiner und meiner Verantwortung. Ale również też i to pokazuje na twoją i moją odpowiedzialność. Wir können nicht überall innige Gemeinschaft mit Gott haben. My nie możemy mieć gdziekolwiek takiej ścisłej, intymnej społeczności z Bogiem. Natürlich können wir zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens zu Gott kommen. Naturalnie my możemy w każdym miejscu i w każdej chwili naszego życia przychodzić do Boga. Aber eine richtige Gemeinschaft auf einem hohen geistlichen Niveau. Ale tylko tę właściwą społeczność na bardzo wysokim duchowym poziomie können wir nur dort haben, wo auch die Gedanken Gottes verwirklicht werden. Możemy tylko mieć w tym jednym miejscu, w którym wszystkie myśli Boże znajdują swoje urzeczywistnienie. Darum sagt er in Vers 5, den Ort sollt ihr aufsuchen. I to dlatego też w tym piątym wierszu tego 12 rozdziału jest powiedziane: to miejsce sobie wyszukacie. Und am Ende des Verses dahin sollst du kommen. I pod koniec tego piątego wiersza i tam będziesz przychodził. Ich übertrat das mal auf die heutige Zeit. Chciałbym teraz ten wiersz przenieść do dzisiejszych czasów. Wir können uns nicht versammeln, wie wir wollen. My nie możemy się zgromadzać w taki sposób, jaki sami sobie byśmy chcieli. Sondern Gott hat Ansprüche. Nie, Bóg ma swoje własne wymagania. Und diese Rechte Gottes müssen akzeptiert werden. I to prawo Boże musi być zaakceptowane. Und sie müssen auch praktisch ausgelebt werden. I w praktyczny sposób musi być w życiu naszym urzeczywistnione. Nicht umsonst sagt der Herr Jesus, wo zwei oder drei zu meinem Namen hin versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. To nie na próżno Pan Jezus sam osobiście powiedział, że tam, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w moim imieniu, tam ja jestem w pośród nich.
Zu meinem Namen bedeutet eben, dass dort seine Rechte akzeptiert werden. W moim imieniu być zgromadzonym, to to oznacza, że ci zgromadzeni akceptują wszystkie prawa Boże. Und so sagt Gott, es gibt nur diesen einen einzigen Ort. I dlatego Bóg tutaj to wyraźnie określa, że tylko jest jedno, jedyne takie miejsce. Später, als die Teilung des Reiches geschah in die 2 und 10 Stämme, w późniejszych latach, gdy nastąpił podział tego Izraela na południowe i północne królestwo, suchten sich die 10 Stämme einen zweiten Ort, wo sie Gott nahen konnten. To północna część, 10 plemion, samo sobie, samowolnie wyszukało inne miejsce, w którym by chcieli, w którym myśleli, że będą się do Boga zgromadzać. Sie erwählten sich Samaria als ihre Hauptstadt. I wybrali sobie Samarię jako te główne miasto, etwas, albo można powiedzieć stolicę. Etwas, was Gott nie gut geheißen hatte. A było to rzeczą, którą Bóg nigdy nie zaakceptował. Diesen Ort, der hier in 5. Mose 12, Vers 5 erwähnt wird. To miejsce, które tu w 5. Mojżeszowej 12. rozdziale i w 5. wierszu zostało wymienione. Den haben sie 480 Jahre lang gesucht. Oni poszukiwali 480 lat. Und das war nicht die Schuld Gottes. A to na pewno nie było winą Bożą, że tak długo to trwało. Das war die Schuld des Volkes. To było winą tego narodu. Hier wird schon diese gewaltige Prophezeiung ausgesprochen in 5. Mose 12. Tu już w tym 12. rozdziale 5. Mojżeszowej jest mowa o potężnym proroctwie. Und sie standen schon kurz davor, in dieses verheißene Land zu kommen. A to było wypowiedziane krótko przed tym, zanim ten naród izraelski miał wejść do tego obiecanego kraju przez Jordan. Aber sie hatten am Anfang überhaupt kein Interesse daran, diese Stadt Gottes zu ihrer Hauptstadt zu machen. Ale oni w ogóle nie mieli zainteresowania, aby to jedno właściwe miasto uczynić swoją stolicą. Sie haben 480 Jahre lang es nicht geschafft, die Feinde aus dieser Stadt zu vertreiben. Oni, im nie udało się przez 480 lat z tego właśnie miasta wypędzić swoich wrogów. Und darum noch einmal, auf der einen Seite sehen wir die Liebe und Gnade Gottes zu uns bei dieser Stadt. Z jednej strony widzimy tą miłość i łaskę Bożą zobrazowaną właśnie w tym jednym mieście. Auf der anderen Seite sehen wir unsere Verantwortung. Ale z drugiej strony również też i widzimy wyraźnie naszą odpowiedzialność przed Bogiem. Und wir sind das Problem. I tu właśnie po tej stronie leży ten główny problem. Gott spricht noch eine wichtige Sache aus in 5. Mose 12. Bóg jeszcze jedną ważną rzecz wypowiada w tym 12. rozdziale. Vers 13. Mianowicie w 13. wierszu. Hüte dich, dass du deine Brandopfer nicht an jedem Ort opferst, den du siehst. Strzeż się, abyś nie składał ofiar całopalnych na każdym miejscu, które zobaczysz. Sondern an dem Ort, den der Herr in einem deiner Stämme erwählen wird. Wo steht das? Vers 14, 5. Mose 12, Vers 14. A w 14. wierszu w połowie, tylko na miejscu, które Pan wybierze w jednym z Twoich plemion, tam będziesz czynił wszystko, co ja Ci nakazuję. Ihr Lieben, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Tak, umiłowani, to jest ten bardzo ważny punkt. Und wir können nicht über diese Stadt sprechen, ohne darauf zu sprechen kommen. I mówiąc o tym mieście, nie dałoby się mówić o nim, nie wspominając właśnie o tej rzeczy. Denn genau weil man das nicht praktizierte. Bo właśnie akurat z tego powodu, że tego właśnie nie praktykowano, ist diese Stadt so oft durch das Gericht Gottes gegangen. To to miasto musiało tak często przechodzić przez sądy Boże. Gehen wir noch zu einer weiteren Stelle in Josua. Przejdźmy do następnego miejsca zapisanego w księdze Jozuego. In Josua 10. W 10. rozdziale. Und immer noch gehört diese Stadt nicht dem Volk Israel. I tu dalej jeszcze to miasto nie należy do ludu izraelskiego.
Das heißt, das finde ich so interessant, diese ganzen Punkte, die wir jetzt besprochen haben. Jakże to jest interesujące. Posłuchajcie, wszystkie te punkty, które żeśmy teraz omówili, die stehen all mit dieser Stadt in Verbindung. One wszystkie łączą się z tym miastem. Aber das, wo das Volk noch gar nicht diese Stadt besaß als Hauptstadt. A przecież ten naród jeszcze w ogóle tego miasta nie posiadał, nie zdobył go z rąk wrogów, aby uczynić go swoją stolicą. Das heißt, bevor dieses Volk diese Stadt besitzt. To wszystko oznacza, że zanim ten naród wszedł w posiadanie tego miasta, gibt Gott schon eine komplette prophetische Schau über das, was alles diese Stadt betraf. Bóg daje już kompletne proroctwo dotyczące wszystkich rzeczy, które będą dotyczyły tego miasta. Denn das ist jetzt Josua 10. Das ist jetzt Josua 10. I to właśnie o tym mówi ten 10. rozdział Księgi Jozuego. Da gibt's nämlich einen ganz interessanten König. I w tym rozdziale czytamy o jednym z bardzo interesujących królów. Josua 10, vers 1. 10. rozdział, pierwszy wiersz. Adoni-Zedek, der König von Jerusalem. Czytamy tam, a gdy Adoni-Zedek, król Jeruzalemu. Ich fang mal mit Adoni-Zedek an. Zacznę od tego Adoni-Zedeka. Den Namen haben wir eben schon in ähnlicher Weise gehabt. To imię już wcześniej żeśmy oglądali, ale w podobny tylko sposób. Da hieß er Melchizedek. Tam była nazwa czy imię Melchizedek. Melchizedek war König der Gerechtigkeit. Melchizedek był królem sprawiedliwości. Also ist Adoni-Zedek der Herr der Gerechtigkeit. A Adoni-Zedek oznacza Pan Sprawiedliwości. Dieser Melchizedek war König von Salem, von Jerusalem. A ten Melchizedek był królem Salemu, czyli Jerozolimy. Adoni-Zedek ist ebenfalls ein König von Jerusalem. A Adoni-Zedek jest jednym z następnych królów tego Jeruzalemu. Aber er ist der Gegenspieler der Gedanken Gottes. Ale tu oglądamy, że on jest tym, który sprzeciwia się myślom Bożym. Er ist der Feind des Volkes. Okazuje się, że on jest wrogiem ludu Bożego. Er stellt sich zwar vor als der Herr der Gerechtigkeit. On wprawdzie tutaj siebie samego przedstawia jako Pan Sprawiedliwości. Aber das ist nur Heuchelei. Ale to wszystko jest tylko obłuda. Und er ist der Anführer der Feinde Gottes. I on staje się przywódcą wszystkich wrogów Bożych. Denn nachdem die Feinde besiegt sind, bo dopiero wtedy, gdy wszyscy nieprzyjaciele zostali zwyciężeni, nachdem das ganze Volk in Frieden zurückkehrt, i dopiero wtedy, gdy cały lud izraelski w pokoju wraca do swojego obozowiska, und man vorher diese feindlichen Könige in so einer Höhle eingeschlossen hatte, dopiero potem, gdy tego wrogo usposobionego króla zamknięto w jednej z jaskiń w tych górach, werden diese fünf Könige aus dieser Höhle herausgeholt. Tego króla i pięciu następnych królów dopiero potem wyprowadzono z tej jaskini. Und der erste, der genannt wird, ist dieser König von Jerusalem. I pierwszy z nich otrzymuje to pytanie, czy to jest ten król Jerozolimy? Und sie werden getötet. I wszyscy piątka z tych królów zostało zabitych. Und zwar richtig öffentlich getötet. I działo się to w publiczny sposób. Vers 26 von dem Kapitel. 26. wiersz tego rozdziału. Josua erschlug sie, tötete sie und hängte sie an fünf Bäume. Czytamy: następnie Josua kazał ich stracić, pozbawić życia i powiesić na pięciu drzewach. Und da waren sie bis zum Sonnenuntergang. I wisieli na tych drzewach aż do zachodu słońca. Das heißt, es war der falsche König der Gerechtigkeit. Czyli widzimy, że on był tym fałszywym królem tej sprawiedliwości. Der große Gegenspieler zu dem echten König der Gerechtigkeit. To był ten wielki przeciwnik tego prawdziwego króla sprawiedliwości.
Wenn man Offenbarung 19 jetzt lesen würde, gdybyśmy teraz otworzyli 19 rozdział Księgi Objawienia, würden wir sofort verstehen, dass das ein Bild des Antichristen ist. Natychmiast byśmy to na pewno zrozumieli, że ten król jest właśnie obrazem na przyszłego Antychrysta. Der tatsächlich in der Zukunft einmal in dem Tempel in Jerusalem stehen wird. Który w rzeczywistości kiedyś będzie zasiadał w tej świątyni przyszłości w Jerozolimie. Der sich verehren und anbeten lässt. To będzie człowiek, który będzie kazał siebie samego czcić jak Boga. Und viele fallen auf ihn herein. I wielu ludzi wpadnie właśnie w tą pułapkę. Bis Gott ihn einmal töten wird. Aż do momentu, w którym Bóg go zgładzi. Wenn er in den Feuersee geworfen wird. I będzie wrzucony żywo do jeziora ognistego. Sogar das haben wir jetzt schon im Bild voraus beschrieben. I tu już w tym 10 rozdziale Jozuego w obrazie mamy to opisane. Und ich sage es noch einmal, i jeszcze raz to podkreślam. Auch in Josua 10 gehört dem Volk noch nicht diese Stadt. Nawet w tym 10 rozdziale Jozuego to miasto dalej nie należało do ludu izraelskiego. Sie haben zwar diesen Feind besiegt, oni wprawdzie tego nieprzyjaciela zwyciężyli, aber sie haben im Endeffekt die Stadt noch nicht eingenommen. Ale koniec końców oni nie objęli tego miasta w posiadanie. Und haben auch noch nicht die Bewohner dieser Stadt vertrieben. Nawet nie wypędzili mieszkańców tego miasta z niego. Das geschieht erst im Buch der Richter. A stało się to dopiero w czasach sędziów, o czym czytamy w Księdze Sędziów. Aber auch da noch nicht komplett. Ale nawet i w tamtym czasie nie stało się to w sposób doskonale kompletny. Und diesen Vers möchte ich noch kurz vor der Pause lesen. I ten wiersz jeszcze nieodzownie chciałbym przed przerwą przeczytać. Und die Kinder Juda kämpften gegen Jerusalem und nahmen es ein und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes und die Stadt steckten sie in Brand. Vers 8. Richter 1, Vers 8. Sędziów, pierwszy rozdział, 8 wiersz. Potem walczyli synowie Judy przeciwko Jeruzalemowi, zdobyli je, wybili mieszkańców jego ostrzem miecza, a miasto puścili z dymem. Trotzdem hatten sie die Stadt noch nicht als Hauptstadt. Pomimo tego, że to uczynili, to nie postanowili, aby to miasto było ich stolicą. Denn wir lesen nichts davon, dass sie sich weiter um diese Stadt kümmerten. Bo nigdzie w następnych księgach nie czytamy o tym, aby w jakiś najmniejszy sposób się zatroszczyli o to miejsce tego miasta. Sondern das geschieht dann tatsächlich erst unter der Zeit von David. I to rzeczywiście dopiero się stało, gdy żył Dawid. Ich glaube, man kann sich gar nicht vorstellen, was das in den Augen Gottes bedeutete. My prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie sobie tego w ogóle wyobrazić, co to oznaczało w oczach Bożych. Es war der sehnlichste Wunsch Gottes, dort bei seinem Volk zu wohnen. Przecież to było tym wytęsknionym życzeniem Bożym, aby jego imię tam w tym miejscu zamieszkało. Es war der sehnlichste Wunsch Gottes, dort diesen Tempel in dieser Stadt zu haben. To było tym wytęsknionym życzeniem Bożym, aby ta świątynia stanęła w tym mieście. Doch aufgrund des Ungehorsams und der Gleichgültigkeit des Volkes. Ale to właśnie z powodu nieposłuszeństwa, a z drugiej strony obojętności tego ludu izraelskiego. Dauerte es von der Zeit Abrahams. Trwało to od czasów Abrahama. Bis zur Zeit von David. Aż do czasów życia Dawida. Über 1000 Jahre. Ponad 1000 lat. Bis diese Stadt endlich die Stadt des Volkes wurde. Aż w końcu to miasto zostało stolicą tego narodu. Noch einmal, es war nicht die Schuld Gottes. Jeszcze raz to podkreślam, w żadnym wypadku nie było to winą Bożą. Es war die Folge des Ungehorsams des Volkes. To było następstwo nieposłuszeństwa tego narodu. Weißt du, Gott möchte uns segnen mit jeder geistlichen Segnung. Tak, wiesz co, Bóg zawsze chce nas błogosławić wszelkiego rodzaju duchowymi błogosławieństwami. Wir können sie jetzt schon genießen.
I my możemy już teraz w obecnych czasach z nich korzystać. Aber wie wenig praktizieren wir das in unserem Leben? Ale jakże niewiele my w naszym życiu z tego korzystamy albo praktykujemy. Weil uns oft viele Dinge mehr interessieren als das, was Gott interessiert. Dlatego, że w życiu naszym nas o wiele więcej różnych rzeczy interesuje niż sprawa Boża. Das, was Gott interessiert, ist sein Sohn. Bo to, co Boga interesuje, to jest Jego Syn. Und so gibt's einen schönen Vers, den möchte ich vor der Pause noch lesen. I jest taki jeden piękny wiersz, który chciałbym jeszcze przed przerwą przeczytać. In Johannes 16. Który jest zapisany w Ewangelii Jana w 16 rozdziale. Es ist der einzige Vers in der Bibel, den wir haben, wo steht. Jest to jedynym wiersz w całej Biblii, w którym jest napisane, dass Gott uns mit einer Liebe liebt, die einen Anknüpfungspunkt braucht. Że Bóg nas miłuje tego rodzaju miłością, która poszukuje takiego punktu zaczepienia. Denn das ist Vers 27. I to jest wiersz 27. Das heißt, der Vater hat euch selbst lieb. Das heißt, er liebt euch mit einer Bruderliebe. I tu jest napisane, że Ojciec sam osobiście was miłuje. Czyli tu mowa jest o tej miłości braterskiej. Warum? Dlaczego? Weil wir seinen Sohn lieben. Dlatego, że my miłujemy Jego Syna. Und weil wir dem Wort Gottes vertrauen. I dlatego, że my ufamy Słowu Bożemu. Weil wir glauben, dass er von Gott, dem Vater, ausgegangen ist. Dlatego, że my wierzymy w to, że On wyszedł od Boga Ojca. Also das ist das, was Gott interessiert. A więc to jest to sedno, które Boga interesuje. Wie ist dein Vertrauen auf das Wort Gottes? Aby zobaczyć, jakie jest Twoje zaufanie do Słowa Bożego. Und wie lieben wir den Herrn Jesus? I w jaki sposób my miłujemy Pana Jezusa? Und die Antwort darauf ist die Liebe des Vaters zu uns. A odpowiedzią na to jest miłość Ojca do nas. Also über 1000 Jahre hat es gedauert, bis diese Stadt zum Volk Gottes überging. I ponad 1000 lat musiał ten czas upłynąć, zanim to miasto przeszło w posiadanie ludu Bożego. Damit machen wir gleich weiter mit dem zweiten Buch Samuel. I dalej będziemy po przerwie kontynuowali, czytając drugą księgę Samuela. 2 Samuel 5. Otworzymy drugą księgę Samuela. 5 rozdział. Die Verse 6 bis 9. Wiersze od 6 do 9. Druga księga Samuelowa, 5 rozdział od 6 do 9 wiersza. I wyruszył król wraz ze swoimi ludźmi do Jeruzalemu przeciwko Jebuzejczykom mieszkającym w tej ziemi, którzy kazali powiedzieć Dawidowi: nie wejdziesz tutaj, lecz ślepi i kulawi cię przepędzą, co miało oznaczać: nie wejdzie tutaj Dawid. Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, jest ona miastem Dawida. W tym dniu Dawid powiedział: kto pokona Jebuzejczyka i przedrze się przez kanał i pobije ślepych i kulawych, których nienawidzi dusza Dawida, zostanie wodzem. I przedarł się jako pierwszy Joab i został wodzem. Dlatego mówi się: ślepy i kulawy nie wejdzie do świątyni. Zamieszkał tedy Dawid w twierdzy i nazwał ją miastem Dawida. Obudował ją też Dawid wokoło, począwszy od Milo ku środkowi. Jetzt sind wir zum ersten Mal in der Geschichte des Volkes Israel. Po raz pierwszy oglądamy tu prawdziwą historię ludu izraelskiego. Wo sie diese Stadt erobern. I oglądaliśmy chwilę, w której oni zdobyli to miasto. Um auch dann in dieser Stadt zu wohnen. W tym celu, aby w tym mieście zamieszkać. Noch einmal, alles, was wir bisher gesehen haben, jeszcze raz to powtarzam, że wszystko to, co dotychczas żeśmy widzieli, fand zu einem Zeitpunkt statt, als diese Stadt noch nicht dem Volk Israel gehörte. Odbywało się w takim okresie czasu, w którym to miasto jeszcze nie należało do ludu izraelskiego.
Aber Gott hat da schon gewaltige Prophezeiungen ausgesprochen und Hinweise gegeben. Ale ponieważ już Bóg wcześniej potężne proroctwa wypowiedział i dał wskazówki w tym kierunku, die sich in der Geschichte dieser Stadt erfüllen werden. Dotyczące tego, co spełni się w historii tego miasta. Diese Stadt einzunehmen war nicht einfach. Nie było to rzeczą łatwą, zdobycie tego miasta. Und man hat es versäumt, diese Stadt nach Richter 1 auch zu halten. Ja, man hat versäumt, diese Stadt nach Richter 1 auch in Besitz zu nehmen. Tak jak czytaliśmy to w Księdze Sędziów, król tego miasta został zabity, ale zaniedbał lud izraelski, aby objąć to miasto w posiadanie i w nim zamieszkać. Denn die feindlichen Völker wohnten wieder in dieser Stadt. Wtedy w tym mieście dalej zamieszkiwały wrogo usposobione narody. Es fängt eigentlich genauso an wie in 1. Mose 10. I to prawie podobnie wygląda jak pierwsza księga Mojżeszowa, 10. rozdział. Als wenn sich bis jetzt noch nichts verändert hätte. I to tak wyglądało, jak gdyby nic jeszcze się dotychczas nie zmieniło. Man kämpft in Vers 6 gegen die Jebusiter. I czytamy w wierszu 6, że oni mieli walczyć przeciwko Jebuzejczykom. Sie werden sogar als die Bewohner dieses Landes bezeichnet. W ten sposób mieszkańcy tego kraju byli nazwani. Das heißt, sie haben wieder von Jebus, von dieser Stadt, Besitz genommen. I to wszystko oznacza, że ci Jebuzejczycy objęli w posiadanie te miasto. Und sie waren sehr stolz. I byli bardzo dumnymi ludźmi. Und sie sagten zu David, i oni powiedzieli nawet do Dawida, du wirst diese Stadt nicht erobern. Ty nie zdobędziesz tego miasta. Sogar die Blinden und die Lahmen, die wir haben, die reichen aus, um dich und dein Heer zu vertreiben. I nawet ślepi i kulawi, których mamy w tym mieście, wystarczą, aby ciebie przepędzić. Das zeigt uns schon, dass diese Stadt damals gut befestigt war. A to wszystko oznacza, że już w tamtych czasach to miasto było dobrze obwarowaną twierdzą. Und wer die Lage von Jerusalem kennt, der weiß, dass man eigentlich nur von einer einzigen Seite angreifen kann. Jeżeli ktoś dobrze zna położenie geograficzne tego miasta Jerozolimy, to na pewno się orientuje, że to miasto było dostępne tylko z jednej strony. Denn sie liegt wie auf so einer Bergzunge. Ja, Zunge. Bo to miasto jest zbudowane na skale, ale jak gdyby na takim jęzorze tej skały, na takim wypuście tej skały. An den meisten Seiten sind Hänge. I z wielu, z większości stron tego miasta są strome zbocza. Von dort kann man nicht angreifen. I nie da się z tych stron to miasto zaatakować. Und von da, wo es möglich war, war die Stadt schwer befestigt durch Mauern und Türme. I z tego miejsca, w którym w ogóle byłoby możliwe, aby to miasto zaatakować, to było znowu to miasto bardzo mocno obwarowane murami i wieżami. Aber es gab scheinbar eine Möglichkeit. Ale wydaje się, że była jedna możliwość. Denn hier ist die Rede in Vers 8 von einer Wasserleitung. Dlatego, że tu w wierszu 8 mowa jest o pewnym cieku wodnym, kanale. Er sagt, wer die Jebusiter schlägt und die Wasserleitung erreicht. Tutaj jest pytanie postawione Dawida, kto pokona Jebuzejczyka i przedrze się przez kanał wodny, który zaopatrywał to miasto w wodę, czyli przez wodociąg, można by powiedzieć, w dzisiejszych czasach. Jetzt gibt es noch eine Stelle in, ich glaube, erste Chronika. Chyba jest to w pierwszej księdze Kronik napisane. Erste Chronika 11. 11 rozdział. Vers 6. 6. wiersz. Da heißt es,
da stieg Joab, der Sohn der Zeruja, zuerst hinauf. Pod koniec tego wiersza czytamy: pierwszy wtargnął Joab, syn Zeruji. Das ist ein interessanter Ausdruck. Jest to interesujące wyrażenie. Zumal wir in 2. Samuel 5 etwas von dieser Wasserleitung gelesen haben. A mianowicie z tego względu, że w tej drugiej Samuelowej, 5. rozdział, czytaliśmy o tym kanale wodnym. Das heißt, dieses zuerst hinaufsteigen heißt durch die Wasserleitung in die Stadt hinaufsteigen. I to dokładnie oznacza, że kto pierwszy wejdzie przez ten kanał wodny i przedrze się do wnętrza tego miasta. Und das war der Schwachpunkt dieser Stadt. I właśnie ten kanał wodny, ten wodociąg, było to miejsce tym słabym punktem w tym mieście. Man konnte diese befestigten Mauern umgehen. Można było obejść wokoło te umocnione mury tego miasta. Indem man durch diese Wasserleitung in diese Stadt hineinkam. Można było obejść wokoło i nigdzie nie było możliwości wejścia, jedynie właśnie przez ten kanał wodny, który wodę do miasta doprowadzał. Denn Jerusalem hat ein riesiges Problem. Dlatego, że Jerozolima miała potężny zawsze problem, die Wasserquellen liegen außerhalb der Stadt. Że wszystkie źródła wody, studnie wodne, zawsze znajdowały się poza miastem. Also brauchte man einen Weg durch die Stadtmauer hindurch zu den Wasserstellen. A więc wszyscy mieszkańcy tego miasta zawsze musieli pielgrzymować przez bramę miejską poza mury miasta, aby naczerpać wody. Die war natürlich bewacht. Naturalnie wszystkie bramy były pilnie strzeżone. Aber wer diese Jebusiter dort an dem Eingang dieser Wasserleitung schlägt, ale ci Jebuzyci, którzy by strzegli tego źródła tej wody, czyli tego kanału wodnego, und dann durch diese Wasserleitung hindurch herauf in die Stadt geht, musieli być właśnie przez tego, który by się chciał przedrzeć, pobici, i ten mógłby właśnie wtedy przez ten wodociąg wejść do wnętrza tego miasta. Kann natürlich von innen die Tore der Stadt öffnen. I wtedy, będąc w środku, mógł otworzyć bramy tego miasta. Und genau das ist das, was diese Stelle meint. I dokładnie to miejsce ma takie zdarzenie na myśli. Und durch diese geöffneten Tore konnte man dann diese Stadt einnehmen. I tylko przez to, że zostały otwarte bramy od wewnątrz, to miasto w ogóle mogło być zdobyte. Und das ist das, was uns diese beiden Stellen aus 2. Samuel 5 und 1. Chroniker 11 zeigen. I to właśnie chciały nam pokazać te dwa miejsca z drugiej księgi Samuelowej, 5. rozdział, i pierwszej księgi Kronik, 11. rozdział. Es war also kein offener Kampf. Czyli okazuje się, że w tym pod murami tego miasta nie wystąpiła walka na otwartym polu. Es war eine Eroberung, wozu Gott gelingen geschenkt hat. Było to zdobycie miasta, do którego sam Bóg tylko darował poszczęścił. Denn es war im Endeffekt nach den Gedanken Gottes, diese Stadt einzunehmen. Bo tak koniec końców to przecież było to zgodne z myślami Bożymi, aby to miasto było zdobyte. Denn es sollte der Ort sein, wo Gott wohnen wollte. Bo to miało być to miejsce, w którym Bóg miał zamieszkać. Aber zunächst wohnte einmal David in dieser Stadt. Ale myśmy czytali, że najpierw w tym mieście zamieszkał tylko Dawid. Und das ist etwas, was jetzt David von all den anderen Vorgängern unterschied. I to jest właśnie cecha, która odróżnia Dawida od wszystkich jego przodków. Er wollte dort wohnen, wo auch Gott einmal wohnen wollte. On chciał zamieszkać w tym miejscu, w którym Bóg miał życzenie kiedyś zamieszkać. Und ich muss auch uns diese Frage stellen. I teraz ja muszę postawić nam samym to pytanie. Ob das auch unser Herzenswunsch ist? Czy również i to jest głębokim życzeniem, pragnieniem naszego serca, dass wir dort sind, wo der Herr Jesus ist, abyśmy tam byli zawsze, gdzie jest Pan Jezus, dass wir gerne dorthin gehen, wo er uns verheißen hat, in der Mitte zu sein. A czy zawsze chętnie chcielibyśmy pójść w to miejsce, w którym On przyobiecał swoją obecność, dass wirklich das Zusammenkommen der Gläubigen unser geistliches Zuhause ist. Aby w rzeczywistości to miejsce zgromadzania się wierzących stało się naszym domostwem duchowym. Das war Davids Herzenswunsch, dort zu sein.
Tak, to było głębokim pragnieniem serca Dawidowego, aby właśnie w takim miejscu zamieszkać. Und die Frage ist es uns lästig, die Zusammenkünfte zu besuchen? I teraz powstaje pytanie, czy to jest dla nas jakąś trudnością, aby odwiedzać te miejsca zamieszkania naszego Pana? Oder ist es etwas, wonach wir uns sehnen? Albo może jest to taka rzecz, za którą my ciągle tęsknimy, pragniemy tego. Ein David sehnte sich danach. Dawid właśnie za tym bardzo tęsknił. Und Gott gab seinen Segen. I Bóg dał mu swoje błogosławieństwo, aby to miejsce zdobył. Vielleicht können wir uns noch eine weitere Stelle aus 1. Chronik angucken. Następne miejsce możemy jeszcze przyjrzeć się z pierwszej księgi Kronik. Aus 1. Chronik 21. 21 rozdział. Pierwsza Kronik. David ist ein Mensch, der auch seine Fehler in seinem Leben getan hat. Dawid jest tego rodzaju człowiekiem, który również w swoim życiu popełnił błędy. Und so fing er an in Kapitel 21 das Volk zu zählen. I czytamy w tym 21 rozdziale, że on zapragnął policzyć swój naród izraelski. Aber das geschah nicht unter der Leitung Gottes. Ale coś takiego nie działo się, w czym Bóg byłby z tym zgodny i pod jego kierownictwem. Sondern sagt Vers 1, er wurde gereizt durch Satan. Ale tak jak to czytamy w wierszu pierwszym, został pobudzony przez szatana. Es gibt auch in unserem Leben Prüfungen, die da sind. Również też i my możemy stwierdzić, że w naszym życiu są tego rodzaju doświadczenia. Es gibt auch in unserem Leben Anfechtungen durch den Teufel. I w naszym życiu pojawiają się pokusy ze strony diabła. Und Gott lässt das auch schon mal zu. I Bóg to czasami dopuszcza w naszym życiu. Damit wir selbst sehen können, ob wir solche sind, die bewährt sind oder nicht. Abyśmy sami się przekonali o tym, czy jesteśmy podatni na tego rodzaju werbunek ze strony diabła. David hört hier auf die Stimme des Teufels. David niestety posłuchał tego głosu diabła. Er führt diese Volkszählung durch. On doprowadził do końca te liczenie narodu izraelskiego. Und es kommt das Gericht. I wtedy rozpoczął się sąd Boży. Und in Vers 15 sendet Gott sogar einen Engel, um die Stadt Jerusalems zu verderben. I w wierszu 15 czytamy o tym, że Bóg posłał jednego z aniołów, aby zaczął zabijać w mieście Jerozolimy. David merkt, was er falsch gemacht hat. David to zauważył, że on źle postąpił. Und er fällt am Ende von Vers 16 auf sein Angesicht in Sacktuch gehüllt. I czytamy pod koniec 16 wiersza, że Dawid przyodział się w wory pokutne i przyodział ten wór nawet na twarz swoją. Und David macht das einzig richtige. I Dawid uczynił tą jedyną właściwą rzecz w tym miejscu, w takiej sytuacji. Und er sagt, Gott, es ist meine Schuld. I powiedział do Boga, przecież to moja jest wina. Weißt du, das typisch menschliche ist ja anderen die Schuld zu geben. A przecież to jest taką przecież ludzką rzeczą, aby przypisywać winę komuś drugiemu. War schon im Garten Eden der Fall. To już taki wypadek, przypadek wystąpił w ogrodzie Eden. Adam schob die Schuld auf Eva. Adam zepchnął winę na Ewę. Indirekt sogar noch auf Gott. A tak pośrednio również zepchnął tą winę na samego Boga. Das war die Frau, die du mir gegeben hast. Mówiąc te słowa, to ta żona, którą ty mi dałeś. Eva sagt, na moment, moment, das war der Teufel. A Ewa broni się i mówi, no chwileczkę, ale to był diabeł. David sagt, a Dawid tu powiedział, Vers 17, 17 wiersz. Ich bin es, der gesündigt und sehr böse gehandelt hat. To ja jestem tym, który zgrzeszył i popełnił tę wielką niegodziwość. Weißt du, David hat auch seine Fehler in seinem Leben gemacht, wie du und ich. Tak, spójrzcie na to, David też popełnił w swoim życiu błędy i błędy popełniamy ty i ja.
Aber David zeigt uns den einzig echten Ausweg aus der Misere. Ale Dawid nam tutaj pokazuje przykład godny naśladowania, w jaki sposób wyjść z tej sytuacji bez wyjścia, takiej zagmatwanej sytuacji. Gott, ich bin es gewesen. I mówi do Boga, to ja byłem tym, który to zrobiłem. Gott, ich habe die Strafe verdient und nicht dieses Volk. I mówi do Boga, to ja zasłużyłem na tą karę, a nie ten naród. Und dann passiert was ganz interessantes. I wtedy dzieje się coś bardzo interesującego. Dann sagt Gott, wir brauchen ein Opfer. Wtedy Bóg mówi, potrzebujemy ofiary. Und dieses Opfer, das jetzt benötigt wird, i ta ofiara, która teraz była rzeczą konieczną, das muss an einem Platz dargebracht werden, den man nicht erobert hat. Ta musi być złożona na takim miejscu, które dotychczas jeszcze nie było zdobyte. Sondern er soll, David soll einen bestimmten Platz kaufen. To znaczy, że nie było jeszcze własnością Dawida. On musiał ten konkretny kawałek gruntu kupić. Und jetzt müssen wir die Bibel ganz sorgfältig lesen. I teraz musimy się skłonić do tego, aby Biblię bardzo dokładnie czytać. Denn wenn wir das nicht tun, denken wir, jetzt gibt's einen Widerspruch. Bo jeżeli tak nie będziemy do Biblii podchodzić, to na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest tutaj sprzeczność. Denn David ging zu einem Mann, der hieß Ornan. Bo Dawid poszedł do pewnego męża, który nazywał się Ornan. Der aber auch noch einen anderen Namen hat. Ale który też i miał dodatkowe jeszcze dodane imię. Und zwar in 2 Samuel. W drugiej księdze Samuelowej możemy o tym przeczytać. Letzte Kapitel. Ostatni rozdział tej drugiej księgi Samuelowej to jest 24. Ab Vers 18. Ab Vers 18. Począwszy od 18 wiersza możemy przeczytać. Da hieß der Mann Arafna. Ten mąż nazywał się Arawna. Nun, dass ein solcher Mann einen Doppelnamen hat, ist nichts Seltenes. Że tego rodzaju człowiek miał podwójne imię, to nie jest to jakąś rzadkością. Wir haben viele Personen, die einen Doppelnamen haben in der Heiligen Schrift. My mamy wiele osób w Piśmie Świętym, które mają podwójne imię. Aber in Vers 24. Ale w wierszu 24. Bezahlt er 50 Sekel Silber. Czytamy, że on zapłacił za to 50 sykli srebra. Aber in 1. Chroniker 21 Vers 25 bezahlt er 600 Sekel Gold. A tu czytamy w pierwszej księdze Kronik 25, przepraszam, że on za to zapłacił 600 cykli złota. Und jetzt? I co teraz? Jetzt müssen wir sorgfältig lesen. Musimy to teraz dokładnie przeczytać. In Vers 25 von 1. Chronika bezahlt er 600 Sekel für den Platz der Tenne. Tutaj czytamy o tym w pierwszej księdze ze Kronik, 21 rozdział, 25 wiersz, że zapłacił 600 cykli złotem za to klepisko tego Ornana. Das heißt, in 1. Chronika hat er die ganze Bergkuppe gekauft. Czyli to oznacza, że on w tej pierwszej księdze Kronik kupił szczyt tego wzgórza. Und das kostete 600 Sekel Gold. I to go kosztowało 600 cykli złotem. Aber dort gab es einen ganz besonderen Platz, das war die Tenne, die höchste Spitze dieser Kuppe. Ale tam było szczególnego rodzaju miejsce na tym wzgórzu, to znaczy było to klepisko tego Ornana. Das ist der Platz, wo man das Getreide hochwirft. Było to miejsce, na którym dokonywano przesiewania zboża. Nachdem man die Körner ausgeschlagen hatte, gdy ziarna ze kłosów zostały już wyklepane, und dort oben weht der Wind an der höchsten Stelle dieser Kuppe, i zwykle jest tak, że na tym szczycie wzgórza jest najlepszy wiatr, który przewiewa, und dieser Wind, der weht die leichten Halme weg, wtedy ten wiatr przesiewał to wymłócone zboże
i te lekkie cząstki ziarna mogły być łatwo oddzielone przez wiatr. Und die schweren Körner fallen runter. A ciężkie ziarna spadały na dół. Und so werden die Körner von den Halmen getrennt. I w ten sposób mogły być oddzielone ziarna od tych kłosów. Aber das passiert nur an genau einer Stelle, wo der Wind sehr günstig ist. Ale to mogło się dziać tylko na jednym miejscu, gdzie ten wiatr był najbardziej korzystny. Und die hat noch extra gekauft. I to miejsce zostało właśnie w specjalny sposób kupione. Und das ist 2. Samuel 24, Vers 24. I o tym właśnie mówi druga księga Samuelowa, 24 rozdział, 24 wiersz. Er kaufte die Tenne, also genau diesen kleinen Platz und die Opfertiere für 50 Sekel Silber. Czytamy tam pod koniec tego wiersza, to też Dawid kupił klepisko i bydło za 50 sykli srebra. Also insgesamt hat er 600 Sekel Gold und 50 Sekel Silber bezahlt. A więc w sumie on zapłacił 600 cykli złota i 50 cykli srebra. Also das, was viele als einen Widerspruch oder als einen Fehler bezeichnen. A więc to, co wielu ludzi traktuje jako błąd w Biblii albo sprzeczność, löst sich auf, wenn man den Text sorgfältig liest. Natychmiast rozwiewa nasze wątpliwości, gdy przeczyta się dokładnie cały tekst Biblii. Das ist eine wichtige Lektion für uns. I to jest właśnie bardzo ważną lekcją dla nas, dass wir die Bibel sorgfältig lesen müssen. Która zachęca nas do tego, abyśmy Biblię bardzo dokładnie czytali, starannie. Nicht so wie so fast food zwischen Tür und Angel. To nie tak, jakbyśmy tylko w biegu przeczytali jakiś kawałek. Sondern dass man dieses Buch unter Gebet liest. Ale tu chodzi o to, abyśmy tą księgę czytali, zanosząc najpierw modlitwę do Pana. Nun, der Besitzer wollte sogar dem David diese Tenne schenken. A właściciel tego miejsca chciał nawet Dawidowi to miejsce podarować. Und nicht nur die Tenne, die ganze Bergkuppe. Nie tylko to klepisko, ale też i cały ten szczyt tego wzgórza. Aber David besteht darauf. Ale Dawid przy tym mocno trwał, dass er sie bezahlt, że to on właśnie chce zapłacić. Vers 22, für volles Geld gib ihn mir. I mówi do niego, za pełną cenę jego wartości odsprzedaj mi je. Pod koniec 22 wiersza. Und David sagt sogar warum, damit die Plage vom Volk abgewendet werde, damit ich dort ein Altar bauen kann. A Dawid nawet to uzasadnia, dlaczego. A niech ustanie ta klęska wśród ludu, abym mógł tam zbudować ołtarz. Und dann sagt dieser Besitzer in Vers 23: David, ich gebe dir das alles mit den Opfertieren. A właściciel tego miejsca, Ornan, mówi do Dawida: ja tobie oddam to wszystko, a nawet te zwierzęta na ofiarę całopalną. Sogar das Holz gebe ich dir. Nawet i młockarnię ci dam na drwa. David sagt nein, sondern kaufen will ich es für volles Geld. A Dawid odpowiada, nie tak, lecz kupię ją za pełną cenę wartości. 24. Ich will nicht umsonst Brandopfer opfern. Ja nie chcę za darmo składać ofiary całopalnej. Das zeigt uns, dass David ein Empfinden dafür hat, was Sünde ist. I to wszystko wskazuje bardzo dokładnie na to, że Dawid miał bardzo wyczulone sumienie i poznał, co to znaczy grzech. Gott kann bei Sünde nicht einfach ein Auge zudrücken. Bóg nie może po prostu tak przymknąć oko, gdy jakiś grzech się pojawia. Sondern Sünde muss vergeben werden durch einen Stellvertreter. Ale właśnie grzech musi być przebaczony za pomocą zastępcy. Das heißt, es muss etwas bezahlt werden in den Augen Gottes. Czyli w oczach Bożych musi tak być, że musi być wypłacona cena za to. Natürlich kann sich keiner bei Gott freikaufen. Naturalnie nikt z ludzi nie jest w stanie siebie samego wykupić przed Bogiem. Und deswegen hat Gott diesen Preis bestimmt. I to dlatego Bóg sam określił cenę, jaka musi być poniesiona. Und der Preis war sein Sohn.
A tą ceną był jego własny syn. Vorgeschattet in 1. Mose 22. I zostało to już zobrazowane w tym zdarzeniu opisanym w pierwszej księdze Mojżeszowej w 22. rozdziale. Hier noch einmal angedeutet in 1. Chroniker 21. Jeszcze raz zostało to wzmiankowane w pierwszej księdze Kronik 21. rozdział. Und auch das steht hier mit der Stadt Jerusalem in Verbindung. I to również łączy się z tym miastem Jerozolimą. Denn wir sehen das anschließend. Dlatego, że w powiązaniu z tym widzimy 1. Kronika 22, vers 1. Pierwsza Kronik, 22 rozdział, pierwszy wiersz. Dies hier soll das Haus Gottes des Herrn sein und dies der Altar zum Brandopfer für Israel. I rzekł Dawid, tutaj będzie świątynia Pana Boga i tu ołtarz całopalenia dla Izraela. Das heißt, diese Tenne, die dort gekauft worden ist, to wszystko oznacza, że to klepisko, które wtedy zostało kupione, ist der Platz, wo der Tempel stehen wird. To jest to miejsce dokładnie to samo, w którym stanęła kiedyś świątynia. Und David wollte nicht nur, dass er dort wohnt, dass er selbst dort wohnt. A Dawid nie chciał, aby on sam w tym miejscu zamieszkiwał, sondern David wollte, dass auch Gott dort wohnt. Ale Dawid chciał, żeby Bóg w tym miejscu zamieszkał. Und deswegen war es in seinem Herzen, diesem Gott dort ein Haus zu bauen. I to dlatego w jego sercu powstało to życzenie, aby w tym miejscu Bogu zbudować dom. Aber Gott sagt, das geht nicht. Ale Bóg powiedział do niego, nie da się tak. Du hast Blut in Menge vergossen, sagt er in Vers 8. W wierszu 8 Bóg do niego powiedział, że ty wiele krwi przelałeś. Aber du wirst einen Sohn bekommen. Ale tobie narodzi się taki syn, und dieser Sohn, i ten syn, der wird dieses Haus bauen. Ten dom zbuduje. Und das ist ganz interessant in Vers 9. I to jest rzeczą interesującą, co czytamy w wierszu 9. Das heißt dort, der wird ein Mann der Ruhe sein. Że ten syn jest nazwany mężem pokoju, spokoju, przepraszam, 9. wiersz. Und ich werde ihm Ruhe verschaffen. I to ja sprawię, że dozna spokoju. Denn Salomo wird sein Name sein. Gdyż imię jego będzie Salomon. Und Frieden und Ruhe werde ich geben. I za jego czasów dam pokój i spokój Izraelowi. Das heißt, hier wird schon wieder hingewiesen auf den Charakter der Stadt Jerusalem im tausendjährigen Reich. Znowu tutaj znajdujemy wskazówkę na charakter tego miasta Jerozolimy w tysiącletnim królestwie. Von diesem Friedensreich. Reich? Friedensreich. Tausendjährige Friedensreich. Mowa o tym tysiącletnim królestwie pokoju. Es wird dann tatsächlich Frieden sein. I w rzeczywistości wtedy będzie ten pokój. Und so spricht Salomo von dem herrschenden Christus während des tausendjährigen Reiches. I obrazowo Salomon tutaj przedstawia tego panującego Chrystusa w tysiącletnim królestwie pokoju. Das heißt, das Alte Testament ist voller Vorbilder, die von dem Herrn Jesus sprechen. I to wszystko oznacza, że Stary Testament jest pełen takich wzorców, które obrazowo wskazują na Pana Jezusa. Manchmal in Handlungen. Czasami są to czyny. Manchmal in Personen. Czasami są to osoby. Manchmal auch in bestimmten Namen, die Personen oder Orte haben. Czasami są to imiona, które osoby noszą lub nazwy, które jakieś miejsca noszą. Es spricht sehr viel von Christus. I Stary Testament bardzo dużo mówi obrazowo o Chrystusie. Und das muss ein gewaltiges Erlebnis gewesen sein, was die Emmaus-Jünger hatten. I to musiało być wspaniałe, potężne przeżycie tych uczniów, którzy szli do wioski Emmaus, gdy als der Herr ihnen in allen Schriften das erklärte, was ihn betraf. Gdy Pan im wszystko to z pism wyjaśnił, co jego osoby dotyczyło. Also die Stadt Jerusalem gehört jetzt zum Volk. I teraz dowiadujemy się, że to miasto Jerozolima teraz należy do ludu izraelskiego. David wohnte dort. Dawid w tym mieście zamieszkał. Die Bergkuppe mit der Tenne war gekauft. I szczyt tego wzgórza razem z tym klepiskiem zostało kupione.
Aber es fehlte noch das Haus Gottes. Ale brakowało jeszcze tego domu Bożego. Und dazu müssen wir in zweite Chronika gehen. I aby to zobaczyć, to musimy przejść do drugiej księgi Kronik. In zweite Chronika 3. I w trzecim rozdziale drugiej księgi Kronik. Und jetzt werden all diese Stellen, die wir bisher hatten, miteinander verbunden. Oglądamy w tych wierszach, jak te wszystkie miejsca, które dotychczas żeśmy omawiali, w tym jednym rozdziale zostały wszystkie razem połączone. 2. Chronika 3, Vers 1. Druga księga Kronik, trzeci rozdział, pierwszy wiersz. Und Salomo fing an, das Haus des Herrn zu bauen in Jerusalem, auf dem Berg Moria, wo er seinem Vater David erschienen war, an dem Ort, den David bereitet hatte, auf der Tenne Ornans des Jebusitos. Zaczął tedy Salomon budować świątynię Pana w Jerozolimie, na górze Moria, gdzie Pan ukazał się Dawidowi, jego ojcu, w miejscu, które wyznaczył Dawid, na klepisku Ornana Jebuzejczyka. Es ist die Gründung des Friedens. Tu oglądamy te ustanowienie, ugruntowanie, fundament pokoju. Die dort in der Nähe gebaut wird, wo dieses Opfer in 1. Mose 22 dargebracht wurde. Że w pobliżu tego miejsca, złożenia tej ofiary, która była opisana w pierwszej księdze Mojżeszowej w 22 rozdziale. An dieser Stelle, wo man den Weizen von der Spreu trennte, an der Tenne Ornans, die David gekauft hatte. Na tym miejscu, w którym oddzielano ziarno od plewów, na tym klepisku Ornana, tam Dawid postanowił budować świątynię. Wir haben hier weit über 1000 Jahre Geschichte hinter uns. Tak, my mogliśmy teraz w tych godzinach przejść historię, jaka się działa przez około 1000 lat. Und man merkt, wie diese ganze Weltgeschichte in der Hand Gottes ist. I można na pewno to od razu zauważyć, że cała historia świata jest w rękach Bożych. Und sich auf einen einzigen Punkt hin konzentriert. I koncentruje się na tym jednym, jedynym, najważniejszym punkcie. Nämlich da, wo die Handlungen Gottes zusammenlaufen. Mianowicie tam, gdzie zbiegają się wszystkie czyny Boże. Das Neue Testament drückt das etwas anders aus. A Nowy Testament to troszeczkę inaczej też wyraża. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. A gdy nastało wypełnienie czasu, Bóg zesłał swojego Syna. Hier war die Fülle der Zeit gekommen, um diesen Tempel zu bauen. I ten wypełnienie tego czasu nastąpiło, aby wybudować świątynię. Das heißt, der Zeiger an Gottes prophetischer Uhr geht immer weiter. To wszystko wskazuje na to, że wskazówki na Bożym zegarze proroctw dalej się przesuwają do przodu. Mit dem großen Ziel, dass sich die Ratschlüsse Gottes erfüllen. Mając na względzie ten wielki cel, żeby te wielkie postanowienia Boże do końca się spełniły. Gott benutzt Menschen dafür. Bóg używa do tego ludzi, die es oft gar nicht merken, dass sie benutzt werden. Którzy zwykle tego nie zauważają, że są przez Boga używani. Gott verknüpft hier all diese verschiedenen Ereignisse. Bóg po prostu łączy te wszystkie różnorodne zdarzenia. Und dieses Haus wird gebaut. I ten dom został zbudowany. Hat damit das Zeitalter des Friedens begonnen? Czy od tego momentu rozpoczął się okres pokoju? Für eine gewisse Zeit, ja. Przez pewien krótki okres czasu, tak. Aber nur für eine gewisse Zeit. Ale tylko krótki, określony okres czasu. Das zeigt uns eben, dass die Prophetie noch lange nicht erfüllt ist. I to wszystko na to wskazuje, że proroctwo jeszcze długo do końca nie jest spełnione. Denn wir können etwas weitergehen nach 2. Chronika. Bo możemy posunąć się w tej drugiej księdze Kronik jeszcze do następnych rozdziałów. In die Zeit von Hiskia. Do czasów króla Hiskiasza. Und wieder geht es um die Stadt Jerusalem. I znowu tutaj chodzi o to miasto Jerozolimę. Jetzt geht es nicht darum, dass man diese Stadt erobern muss. Tu nie chodzi teraz o to, że to miasto musiało być zdobywane. Jetzt geht es darum, dass man sie verteidigen muss. W tym rozdziale chodzi o to, że to miasto miało być bronione.
Weißt du, du musst die Wahrheiten Gottes in seinem Wort für dich selbst zunächst einmal erobern. Wiesz co, ty musisz najpierw te prawdy ze Słowa Bożego zdobywać. Du musst sie zu einem Teil deines Herzens und deines Lebens machen. I ty musisz uczynić te proroctwa cząstką twojego serca, cząstką twojego życia. Aber dann kommt der Feind. Ale wtedy okazuje się, że nadciąga nieprzyjaciel. Und er will sie dir rauben. I on stara się tobie to wszystko zrabować. Und dann musst du sie verteidigen. I to miasto musiało być teraz bronione. Das ist hier in der Zeit von Hiskia in 2. Chroniker 32. I to działo się za czasów życia króla Hiskiasza, co mamy opisane w drugiej księdze Kronik, 32 rozdział. Da kommt dieser große Assyrer König Sanherib. Nadciągnął ten potężny król asyryjski Sanherib. Und verspottet Hiskia und die Stadt Jerusalem. I zaczął wyśmiewać się z Hiskiasza i z miasta Jerozolimy. David sieht, Hiskia sieht, dass er kommt. Hiskiasz widział to, że nadciąga. Und Hiskia trifft Vorbereitungen. I Hiskiasz zaczął czynić przygotowania. Und es war dringend nötig. A było to nieodzownie konieczne. Denn die gottlosen Könige vor ihm hatten diese Stadt vernachlässigt. Dlatego, że bezbożni królowie, którzy przed nim żyli w tym mieście, oni zaniedbali to miasto. Sie hatten auch den Tempel vernachlässigt. Dodatkowo zaniedbali też i świątynię. Und sie hatten auch das Wort Gottes vernachlässigt. A najważniejsze, zaniedbali Słowo Boże. Ihr seht, das geht alles Hand in Hand. Tak jak zauważacie, wszystko idzie tutaj ręka w rękę w tym jednym kierunku. Die Stadt Gottes, miasto Boże, der Tempel Gottes, świątynia Boża, das Wort Gottes, Słowo Boże. Es bildet eine Einheit. One wszystkie tworzą jedność, całość. Und wenn ich eins vernachlässige, jeżeli jedną z tych rzeczy teraz zaniedbam, liegen auch die anderen Dinge brach. To również też i leżą odłogiem pozostałe części. Dass man sich kaum für den Tempel und das Wort Gottes interessierte, sehen wir bei Josia. To, że za króla Jozjasza niewiele się interesowano Słowem Bożym ani świątynią. Dort kommt man irgendwann auf die Idee, den Schutt im Tempel wegzuräumen. Den ganzen Müll im Tempel wegzuräumen. To doprowadziło do tego, że powstała konieczność usuwania ze świątyni wszelkiego rodzaju gruzu. Da entdeckt man plötzlich auch wieder das Wort Gottes. I gdy usuwano te śmieci ze domu Bożego, nagle odkryto również też i zwój Słowa Bożego. Man kann das nachlesen in 2. Könige 22. Można o tym przeczytać w drugiej księdze królewskiej, 22 rozdział. Aber hier merkte man, dass auch die Schutzmauern der Stadt nicht mehr richtig standen. Ale tutaj w Księdze Kronik oglądamy, że zauważono, że również też i mury obronne miasta były zaniedbane i trzeba byłoby je naprawić. Ja, wenn diese Schutzmauern nicht da sind, die uns auch vor dem Einfluss dieser Welt trennen. Jeżeli też w naszym życiu nie będzie takiego muru ochronnego, który nas oddziela od świata. Und die Dinge dieser Welt Einfluss in unser Leben bekommen. I rzeczy tego świata będą miały swobodny dostęp do naszego życia. Dann werden wir auch irgendwann die Besuche der Zusammenkünfte vernachlässigen. To łatwo dojdzie do tego, że my też w pewnym momencie zaniedbamy chodzenia do miejsca, gdzie odbywają się zgromadzenia wierzących. Und dann werden wir irgendwann auch das Lesen des Wortes Gottes vernachlässigen. I w pewnym momencie również i dojdzie do tego w naszym życiu, że zaniechamy również czytania Słowa Bożego. Eins hängt mit dem anderen zusammen. Jedno zawsze łączy się z drugim. Und wenn ich das Lesen des Wortes Gottes vernachlässige, a jeżeli ja zaniedbam czytania Słowa Bożego, dann werde ich auch irgendwann das Besuchen der Zusammenkünfte vernachlässigen. To doprowadzi do tego, że też i w pewnym momencie zaniedbam odwiedzania w miejsca wspólnych zgromadzeń się wierzących. Und dann gelangen die Gedanken dieser Welt immer mehr in mein Herz.
I wtedy jakże łatwo myśli tego świata zaczynają coraz to łatwiej mieć dostęp do naszego serca. Und genauso wird es, wenn ich nachlässig werde im Besuch der Zusammenkünfte. I dokładnie tak też się stanie, gdy ja zaniedbam odwiedzania zgromadzenia. Es hängt alles irgendwie zusammen. Wszystko to razem ze sobą jest powiązane. Und so fängt er sofort an, die Mauer zu reparieren. I czytamy w tym rozdziale, że Hiskias natychmiast rozpoczął naprawę uszkodzonych murów. Vers 5. Czytamy o tym w 5. wierszu. Dort, wo sie eingerissen war. Tam, gdzie one były nawet zburzone. Und er befestigte auch die Burg oder den Schutzwall der Stadt in auf Vers 5. I on zaczął też i ten mur zewnętrzny wzmacniać. Und man fing wieder an, Waffen und Schilde herzustellen. Waffen und Schilde, so Schutzschild. I zaczęto również też produkować tarcze i włócznie. Und er macht noch etwas ganz Wichtiges. I uczynił jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Er baut eine Wasserleitung in die Stadt Jerusalem hinein. Zbudował właśnie wodociąg prowadzący do tego miasta Jerozolimy. Es gab doch schon diesen Schacht, von dem wir vorher etwas gehört hatten. Już właśnie istniała ta sztolnia, o której poprzednio żeśmy już słyszeli. A wir müssen gut lesen. Ale musimy dobrze to przeczytać. Er führt in die Stadt hinauf. Hinauf. Hinauf, na oben. Hoch. Hoch. Ta sztolnia prowadziła do górnego miasta, na górę tego miasta. Das heißt, die Wasserleitung, wodurch die Leute von David hinaufgingen. Czyli ten wodociąg, który doprowadził do tego, że ludzie Dawida to miasto mogli zdobyć, wchodząc do tego miasta przez ten wodociąg. Führte nicht das Wasser in die Stadt. To ten wodociąg doprowadzał wodę do miasta. Sondern man musste mit Eimern zur Quelle gehen, das Wasser holen und in die Stadt transportieren. On nie doprowadzał tej wody do miasta, tylko z miasta w dół trzeba było schodzić, żeby naczerpać wody w studni i wnosić do miasta we wiadrach. Aber Hiskia macht was völlig anderes. Ale Hiskiasz tu uczynił całkowicie coś innego. Er gräbt jetzt einen Tunnel, der sozusagen das Wasser direkt in die Stadt hineinbringt. On zaczął tutaj drążyć tunel, który wprowadzał bezpośrednio do miasta wodę. 2. Chronika 32, Vers 30. To jest druga księga Kronik, 32 rozdział, 20 wiersz. Es geht hier um das Wasser des Gihon. 30 wiersz, przepraszam. Chodzi tutaj o wody Gihonu. Wo das Wasser dieses Gihon ausfloss, legte er große Steinplatten drauf, dass man sie nicht sah. Tam, gdzie był odpływ tych wód Gihonu, to on położył potężny kamień, aby nie było widać tych wód. Er grub anschließend einen Tunnel durch das Gebirge in das Innere der Stadt hinein. I on zaczął drążyć tunel przez skały, na których było to miasto zbudowane, od tego Gihonu do wnętrza miasta. Und so konnte dieses Wasser, was aus dieser Gihon-Quelle kam, durch den Tunnel in das Stadtinnere fließen. I właśnie przez ten tunel wody Gihonu mogły bezpośrednio spłynąć do wnętrza miasta. Niemand konnte von außen diese Quelle sehen. Nikt nie był w stanie zobaczyć źródeł tego Gihonu na zewnątrz. Dlatego, że źródła tej rzeki Gihon były przykryte kamieniem. I ta woda spływała tym tunelem do tej najniższego punktu w tym mieście. I z tego najniższego punktu tego miasta można było naczerpać wody pitnej. Damit hatte diese Stadt eine kontinuierliche Wasserversorgung. I w ten sposób miasto pozyskało nieprzerwany dopływ wody do środka. Und das war ja wahnsinnig wichtig, wenn so eine Stadt belagert wurde durch den Feind. A to było rzeczą bardzo ważną, jeżeli miasto było otoczone nieprzyjacielskimi wojskami, było oblegane.
Noch einmal, das hatten die Jebusiter zur Zeit Davids nicht. Jeszcze raz powtarzam, Jebuzyci za czasów Dawida tego tak nie wykonali. Sie mussten durch einen Schacht runterlaufen und das Wasser persönlich reintragen. Außerhalb, von außerhalb nach innen. Ja, genau. A, teraz to rozumiemy. Jebuzyci to tak zbudowali, że oni taką sztolnią schodzili na dół z miasta, w którym mieszkali. Ta sztolnia prowadziła poza mury tego miasta do źródła, czy do studni. I z tej studni oni naczerpali wodę wiadrami i przez tą sztolnię wdrapywali się do góry, do miasta. I przez tą samą sztolnię weszli Izraelici, aby to miasto zdobyć. Beides ist im Endeffekt ausgegraben heutzutage. I w dzisiejszych czasach obydwa tunele zostały już odkopane, wykopaliska powstały. Und dieser Tunnel, den Hiskia grub, der war genial. A ten tunel, który wydrążył Hiskiasz, on jest genialny. Denn der Feind stand ja schon fast vor der Tür. Dlatego, że nieprzyjaciel już prawie że stał przed bramami miasta. Und jetzt grab mal so einen 2 Kilometer langen Tunnel durch so einen Felsen. I teraz wyobraźcie sobie, że oni zaczęli drążyć tunel, który miał długość 2 kilometrów i to przez twarde skały. Der war ungefähr 90 cm breit. On ma 90 cm szerokości. An einigen Stellen bis 6 Meter hoch. A na niektórych miejscach ten tunel ma nawet 6 metrów wysokości. Was haben die gemacht? I co oni robili? Die haben von beiden Seiten angefangen zu graben. Oni zaczęli budować ten tunel z dwóch stron. Sind dann doppel S-förmig durch das Gebirge hindurch. Was? S? S. Oni drążyli to w sposób taki podwójnego S. Und haben sich tatsächlich getroffen. I w rzeczywistości spotkali się w środku. Ist bis heute nicht ganz klar, wie sie es hingekriegt haben. Do dziś dnia nie wiadomo, jak oni to dokonali, jakie przyrządy używali. Aber dort, wo sie sich getroffen haben, ale w tym miejscu, w którym oni się w środku spotkali, gibt es eine Inschrift, jest tablica pamiątkowa, wo bezeugt ist, dass sie von beiden Seiten kamen und sich trafen, która świadczy dokładnie o tym, że ten tunel był z dwóch stron drążony i w tym miejscu właśnie się spotkali. Ich kann das nur so verstehen, dass Gott Gelingen dazu gegeben hat. Ja mogę tylko do tego to dopowiedzieć, że to sam Bóg dał swoje błogosławieństwo, aby to im się udało. Denn Gott stärkte Hiskia. Dlatego, że czytamy tutaj, że Bóg wzmacniał Hiskiasza w jego działaniu. Und so konnte Hiskia dieses Volk ermutigen. I nawet Hiskiasz bardzo zachęcał swój własny naród, aby oni wytrwali. Er sagt in Vers 7: Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht. Dodawał im odwagi w wierszu 7: Bądźcie odważni i dzielni i nie bójcie się. Vers 8. Wiersz 8. Mit ihm ist ein Arm des Fleisches. Mówi o tym królu, który ich najechał. Z nim jest ramię cielesne. Aber mit uns ist der Herr unser Gott. Ale z nami jest Pan nasz Bóg. 8. wiersz. Schon ein gewaltiges Wort, was Hiskia hier ausgesprochen hat. Jest to potężnie wspaniałe słowo, które wypowiedział Hiskiasz. Die Frage ist, haben wir einen solchen Glauben? I teraz może powstać pytanie, czy my mamy tego rodzaju wiarę? Hiskia hatte schon Sorge und Angst. Oczywiście Hiskiasz miał zmartwienie i bał się. Aber er war gestärkt in seinem Gott. Ale on wzmocnił się w swoim Bogu. Und konnte so ein herrliches Wort aussprechen. I takie wspaniałe słowa mógł wypowiedzieć. Er hat es also geschafft, diese Stadt, diese wichtigen Dinge in den Augen Gottes zu verteidigen vor den Angriffen des Feindes. I on był w stanie to miasto zachować, te ważne rzeczy, które były w oczach Bożych przed wkroczeniem tam nieprzyjaciela. Aber die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ale historia się jeszcze nie zakończyła. Es gibt weitere Könige, die kommen. Nastali po nim następni królowie. Es gibt noch den gottesfürchtigen König Josia, ich habe ihn eben schon erwähnt.
I był też po nim jeszcze ten bogobojny król Jozjasz, o którym ja też już wspomniałem. Aber es gibt auch gottlose Könige. Ale również też i nastali po nim bezbożni królowie. Wie diesen König Joachim in 2. Chroniker 36. Tak jak na przykład ten bezbożny król Joachim, o którym czytamy w 36. rozdziale tej drugiej księgi Kronik. Und wieder schickt Gott eine Zuchtrute, sein Volk zu züchtigen. I znowu Bóg wysyła taką rózgę karcącą w celu doprowadzenia tego narodu do opamiętania. Aber dieser gottlose König hat keine geistliche Kraft. Ale ten bezbożny król nie ma już duchowej siły. Er tat, was böse war in den Augen des Herrn, sagt Vers 9. Wiersz 9 to poświadcza, że on czynił zaś to, co złe w oczach Pana. Koniec tego wiersza. Er konnte nicht sein Volk stärken und ermutigen. On nie był w stanie swój lud wzmacniać, dodawać im odwagi i pociechy. Er konnte nicht sagen, gegen uns kämpft der Arm des Fleisches. Ten król nie mógł powiedzieć, że przeciwko nam walczy ramię cielesne. Und mit uns ist der Gott der Heerscharen. A z nami jest Bóg zastępów niebieskich. Er hatte keine lebendige Beziehung zu Gott. On nie miał żywej łączności z Bogiem. Er konnte selbst nur auf den Arm des Fleisches vertrauen. On sam tylko mógł sobie zaufać temu ramieniu cielesnemu. Das Ergebnis haben wir in Vers 19. A wynik tego oglądamy w 19. wierszu. Und die Babylonier verbrannten das Haus Gottes. I Babilończycy spalili dom Boży, czyli świątynię Bożą. Und rissen die Mauer von Jerusalem nieder. I zburzyli mury Jeruzalemu. Und alle seine Paläste verbrannten sie mit Feuer. Wszystkie jego pałace spalili ogniem. Und alle seine kostbaren Geräte verdarben sie. I wszystkie drogocenne sprzęty zniszczyli. Und die, die vom Schwert übrig gebliebenen, führte er nach Babel weg. Und sie wurden ihm und seinen Söhnen zu Knechten. Następnie uprowadził do niewoli do Babilonu wszystkich pozostałych, którzy ocaleli od miecza i tam zostali niewolnikami jego i jego synów. War jetzt alles verloren? Czy rzeczywiście wszystko było stracone? Aus menschlicher Sicht ja. Patrząc z ludzkiego punktu widzenia, tak. A wir kennen die Prophezeiung Gottes. Ale przecież my znamy proroctwa Boże. Jerusalem soll die Stadt des Friedens sein. Przecież Jerozolima ma być miastem pokoju. Und es muss sich noch erfüllen. I to musi się jeszcze spełnić. Denn sie war es bis heute ja noch nicht. Bo do tych czasów obecnych, od tego momentu, o którym tu czytaliśmy w 19 wierszu, jeszcze takim miastem nie była. Also geht die Geschichte weiter. A więc ta historia będzie się toczyła dalej. Da gezeichnet durch ein kleines Wörtchen, im Deutschen jedenfalls. I ta historia charakteryzuje się jednym małym słówkiem, przynajmniej w moim niemieckim tłumaczeniu. Vers 20. Wiersz 20. Bis das Königreich der Perser zur Herrschaft kam. U nas też jest to aż do, koniec tego wiersza 20. Aż do nastania Królestwa Perskiego. Es gibt ein Ende für diese hoffnungslose Situation. Musi nastać koniec do tej beznadziejnej sytuacji, która po dziś dzień trwa. Außerdem sagt Gott, habe ich es doch schon längst prophezeit im Propheten Jeremia. I Pan mówi, ja już to przecież dawno temu zapowiedziałem przez proroka Jeremiasza, 21 wiersz. Jeremia 29, vers 10. 29 rozdział Jeremiasza, 10 wiersz. Sobald 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Jeremiasza 29, 10 wiersz troszkę dalej. Gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię na was swoje obietnice, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. Hör mal, was für ein gewaltiges Wort, was Gott hier ausgesprochen hat. Jakież potężne słowo tutaj Bóg wypowiedział. Er sagt, es ist mein gutes Wort. Bóg mówi tutaj, to jest moje dobre słowo. Denn die Zeitspanne des Leidens ist begrenzt.
Bo ten czas cierpień jest ograniczony. Und ich sage euch sogar die Grenze. I ja wam powiem, na czym polega ta granica. 70 Jahre. 70 lat. Nicht 71. Nie 71. Sondern genau 70. Nie, tylko dokładnie 70. Gott hätte auch sagen können demnächst. Bitte? Gott hätte auch sagen können demnächst. Ja, irgendwann. Gott. Bóg mógł przecież powiedzieć około 70 lat. Aber er gibt eine ganz präzise Angabe. Nie, Bóg tu daje bardzo precyzyjne dane. Und deswegen haben wir noch eine großartige Prophetie im Buch Jesaja. I to dlatego mamy jeszcze wspaniałe proroctwo zapisane w księdze proroka Izajasza. Da sagt uns Gott nicht, wann es geschehen wird. Tam nam Bóg nie mówi, kiedy się to stanie, sondern durch wen. Ale mówi nam, przez kogo się to stanie. Kapitel 44 und 45. 44, Vers 28. Rozdział 44, 28 wiersz. Und jetzt kommt auch die Stadt Jerusalem wieder in den Fokus. Tu znowu oglądamy wzrok Boży skupiony na mieście Jerozolimie. Der von Kores spricht. I Bóg mówi tutaj o Cyrusie. Der mein Wohlgefallen ausführt oder meinen Willen ausführt. W drugiej linijce czytamy, który całkowicie wykona moją wolę. Indem er von Jerusalem sagen wird. I który będzie mówił o Jerozolimie. Das heißt, Gott spricht hier eine gewaltige Prophezeiung aus. Czyli Bóg potężne proroctwa wypowiedział. Das können ungläubige Menschen nicht verstehen. I tego właśnie ludzie niewierzący nie potrafią zrozumieć. Denn das sagt Jesaja 200 Jahre bevor Kores geboren wurde. Dlatego, że Izajasz to przepowiedział 200 lat wcześniej, zanim Cyrus się w ogóle na tej ziemi narodził. Das heißt 130 Jahre vor 2. Chroniker 36 spricht Jesaja das aus. To znaczy, że 130 lat przed tym, co żeśmy czytali w drugiej księdze Kronik, Izajasz to już przepowiedział. Kennst du die Zukunft? Czy ty znasz przyszłość? Kein Mensch kennt sie. Żaden człowiek jej nie zna. Es leuchtet jedem ungläubigen Menschen ein. Jedem ungläubigen Menschen, jeder ungläubige Mensch versteht. Każdy człowiek niewierzący to rozumie. Wenn das eine echte Prophezeiung ist, jeżeli to jest prawdziwe proroctwo, dann kann sie nicht von Menschen aufgeschrieben worden sein. To nie mogło być ono zapisane przez człowieka. Dann muss sie das Wort Gottes sein. To musi to być po prostu Słowo Boże. Denn wer kann so präzise die Zukunft kennen? Bo któż jest w stanie w tak precyzyjny sposób znać przyszłość? Als Jesaja das schrieb, waren die Perser ein völlig unbedeutendes Völkchen in der Weltgeschichte. Gdy Izajasz pisał te słowa, to Persowie byli malusieńkim narodem i w ogóle nie mieli żadnego znaczenia w historii całego ówczesnego świata. Die Urgroßeltern von Kores lebten noch gar nicht. Nawet i pradziadkowie Cyrusa w ogóle jeszcze nie żyli. Und trotzdem spricht Jesaja sogar den Namen von dem Mann aus. A pomimo tego Izajasz tu podaje dokładnie imię tego męża. Weißt du, das ist der Grund, warum viele moderne Theologen heutzutage die Bibel umdatieren. I to właśnie jest powód, dlaczego w dzisiejszych czasach wielu nowoczesnych teologów zmienia datę pisania poszczególnych ksiąg biblijnych. Oder die Bücher zerschneiden. Albo można powiedzieć, rozcinają księgi. Damit man aus der Prophetie eine Nacherzählung machen kann. Tylko po to, aby z proroctwa zrobić sprawozdanie po dokonanym fakcie. Lass dich nicht in der Schule verrückt machen. Nie pozwólcie, aby w szkole lekcje spowodowały, żebyście w tym względzie zgłupieli. Wenn dir irgendein Religionslehrer erzählt, das Buch Jesaja wäre es viel später geschrieben worden. Żeby, nie pozwólcie, żeby jakiś nauczyciel religii opowiadał wam, że Księga Izajasza została setki lat później napisana. Dafür gibt's keinen Beweis. Bo dla jego słów nie ma żadnego dowodu. Sie behaupten das nur.
tak tylko sobie to twierdzą, um die Voraussage in eine Nacherzählung umzuwandeln. Po to tylko, aby tą przepowiednię proroczą zmienić na sprawozdanie o dokonanym już fakcie. Hier mit dieser Stadt Jerusalem steht eine der gewaltigsten Prophezeiungen in der Bibel in Verbindung. Bo to miasto Jerozolima jest powiązane z potężną ilością proroctw z całej Biblii. Die ausgesprochen präzise ist. I te proroctwa są szczególnie nadzwyczaj precyzyjne. Es erfüllte sich. I te proroctwa się spełniają. Esra 1. Na przykład Księga Ezdrasza, pierwszy rozdział. Und im ersten Jahr Kores. I w pierwszym roku Cyrusa, des Königs von Persien, króla perskiego, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde. Aby wypełniły się słowa, które były podane przez usta proroka Jeremiasza. Das heißt, das ganze geschieht hier, damit sich die Prophezeiung erfüllt. Czyli to wszystko się dzieje po to, aby proroctwo było wypełnione. Geschieht unter Zerubabel die erste Rückkehr nach Jerusalem. I za czasów Zerubabela odbył się pierwszy powrót ludu izraelskiego do Jerozolimy. Das finden wir in Esra 1 bis 6. O czym czytamy w Księdze Ezdrasza od pierwszego do w pierwszym rozdziale od pierwszego do szóstego wiersza. Und sehr präzise wird aufgeführt, wer alles zurückkam. I bardzo precyzyjnie jest tutaj wymienione, kto znajdował się w tym pochodzie powracających. Kapitel 2, Vers 1 sagt, es sind die, die nach Jerusalem zurückkehrten. Drugi rozdział, pierwszy wiersz pokazuje, że to są ci, którzy wrócili z powrotem do Jerozolimy. Sie zogen freiwillig zurück. Sie zogen freiwillig zurück. Oni dobrowolnie wrócili z powrotem. Es war kein Zwang. Nie było żadnego przymusu. Aber wenn Gott das sieht, dass die Gläubigen wieder Interesse an dem Haus Gottes haben, a gdy Bóg to zauważył, że wierzący mają żywe zainteresowanie domem Bożym, dann nimmt Gott Notiz davon. To Bóg dowiedział się o tym, czy jakby powiedzieć, zanotował sobie to. Und er listet jeden einzelnen auf. I wymienił z imienia wszystkich po kolei. Wir haben das in Kapitel 2. Możemy listę tych powracających w tym drugim rozdziale przeczytać. In Kapitel 3 sehen wir dann ihre erste große Aktivität. W trzecim rozdziale oglądamy ich rozpoczęcie aktywności na miejscu. Sie bauen zuerst den Altar. Najpierw odbudowali ołtarz. Und sie bauen dann weiter an dem Tempel. I zaczęli dalej budować też i świątynię. Der Feind hat zuerst gelacht. Nieprzyjaciele z otoczenia śmiali się z nich. Doch als sie merken, dass das funktionierte, dass man tatsächlich baute, a gdy zauważyli, że rzeczywiście to funkcjonuje i ci ludzie posuwają się w tej odbudowie, dann werden sie aktiv. Wtedy oni podejmują działania. Und das Ganze sorgt dafür, dass es zwischendurch zum Stillstand kommt. I ich aktywność do tego doprowadziła, że w międzyczasie powstał zastój w tych pracach. Aber Gott schickt dann zwei Propheten, sagt Esra 5, Zacharia und Haggai. I w piątym rozdziale Ezdrasza dowiadujemy się o tym, że Bóg posłał tam dwóch proroków, Agajusza i Zachariasza. Und sie werden ermutigt, weiterzubauen. Po to, aby zachęcić do dalszej budowy tych mieszkańców Jerozolimy. Und sie bauten tatsächlich weiter. I rzeczywiście oni dalej budowali. Aber ich muss noch kurz zwei, drei Sätze dazu sagen. Ale krótko muszę dwa zdania co do tego dopowiedzieć. Weißt du, es gibt zwei Gründe, warum sie aufhörten zu bauen. Wiesz co, były dwa powody, dlaczego oni przestali budować. Die eine Seite, die zeigt uns Esra. Jedną ze stron pokazuje nam Ezdrasz. Da waren die Feinde Gottes. Pokazuje nam tych nieprzyjaciół Bożych. Und die Feinde Gottes waren viele. I wielu było tych nieprzyjaciół Bożych. Und die Feinde Gottes können manchmal ganz schön einen müde machen beim Arbeiten für den Herrn. I nieprzyjaciele Boży naprawdę mogą zniechęcić niejednego z wiernych sług pańskich w wykonywaniu jego służby.
Gerade dann, wenn sie uns immer wieder attackieren. A szczególnie wtedy, jeżeli będą nieprzyjaciele ciągle na nowo tę samą osobę atakować. Doch wenn die Arbeit dann wirklich zum Erliegen kommen sollte, bo jeżeli by ta praca rzeczywiście miała być doprowadzona do przerwania, dann ist es oft nicht nur allein der Feind, to bardzo często nie tylko to, za to jest odpowiedzialny nieprzyjaciel, sondern auch unser eigenes Herz. Ale bardzo często odpowiedzialne jest nasze własne serce. Denn der Prophet Haggai zeigt uns, dass es noch einen zweiten Grund gibt, warum sie aufhörten zu arbeiten. Dlatego, że księga proroka Ageusza właśnie nam pokazuje, jaki był drugi powód tego, że oni przestali pracować przy odbudowie. Das war ihre Bequemlichkeit. Działo się z powodu ich własnego wygodnictwa. Die bauten lieber in ihren eigenen Häusern. Było im to milsze, aby budować swoje własne domy. Das hat Haggai. Ihr sitzt in getäfelten Häusern. I to właśnie im zarzuca prorok Ageusz w swojej księdze. Wy sobie teraz mieszkacie w tych wykafelkowanych domach. Während das Haus Gottes brach liegt. Podczas gdy dom Boży leży w ruinie. Seht ihr, da gehen zwei Dinge Hand in Hand. Tak, spójrzcie na to. Dwie rzeczy zawsze idą w parze. Der äußere Druck. Zewnętrzny nacisk und meine Herzenseinstellung. I moje nastawienie serca. Und wenn beides ungünstig zusammenkommt, jeżeli się te dwie rzeczy przemienią na niekorzystne, dann hört die Arbeit plötzlich auf. To okazuje się, że nagle ustaje praca. Weißt du, wie viele Jahre vergangen sind, seitdem sie zurückkamen und die Arbeit zum Erliegen kam? Czy wiesz, ile lat minęło od czasu, gdy oni wrócili, do tego czasu, gdy ta praca została przerwana? Ungefähr ein bis zwei Jahre. Około tylko 1 do 2 lat. So schnell kann das gehen. Tak szybko może do tego dojść. Wenn man nachlässig wird bei den geistlichen Dingen. Jeżeli stajemy się leniwymi w zakresie duchowych rzeczy. Es gibt in Esra 7 die zweite Rückkehr. A czytamy również też i w tej księdze Ezdrasza w 7 rozdziale, że nastąpił drugi powrót. Sie fand unter Esra statt. I ten powrót nastąpił za czasów życia Ezdrasza. Es gibt also verschiedene Rückreisewellen. A więc widzimy, że były różnorodne takie fale powracających. Und die dritte fand dann unter Nehemia statt. A trzecia fala tych powracających nastąpiła za czasów życia Nehemiasza. Wir haben das dann hier in Nehemia 1. Oglądamy to w księdze Nehemiasza w 1 rozdziale. Und in Nehemia 1 wird dann die Mauer wieder gebaut. I widzimy, że w tym 1 rozdziale oni znowu zaczęli odnawiać mury Jerozolimy. Und dann lesen wir kaum noch etwas anschließend über diese Stadt Jerusalem. I w powiązaniu z tym niewiele mamy tutaj opisane co do tego miasta Jerozolimy. Sie wird dann anschließend im Neuen Testament wieder erwähnt. Dopiero w Nowym Testamencie ta Jerozolima jest wymieniona. Und ich will jetzt nicht mehr auf all diese Stellen noch eingehen. Ja teraz nie mam czasu, aby wzmiankować te wszystkie miejsca. Aber selbst im Neuen Testament spricht der Herr noch mal eine Prophezeiung über Jerusalem aus. Ale już w Nowym Testamencie sam osobiście Pan wypowiada proroctwo dotyczące Jeruzalemu. In Mateusz 24. Mianowicie w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale. Wie gesagt, sie wird über 100 Mal im Neuen Testament erwähnt. Jak już powiedziałem, te proroctwa są ponad 100 razy w Nowym Testamencie. Sehr häufig mit Handlungen mit dem Herrn Jesus und auch in der Apostelgeschichte. I bardzo często też i powiązane są z czynami Pana Jezusa, a następnie w Księdze Dziejów Apostolskich. Aber der Herr sagt noch einmal in Matthäus 24, dass die Geschichte noch nicht zu Ende ist mit dieser Stadt. Ale Pan jeszcze raz w Mateusza 24 rozdziale to podkreśla, że historia tego narodu izraelskiego się jeszcze nie zakończyła. Er sagt in Vers 2. I on mówi tutaj w drugim wierszu. Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Machen wir noch kurz einen Sprung noch mal ins Alte Testament. Krótko jeszcze skoczymy teraz do Starego Testamentu. Und das, was der Herr Jesus dort angekündigt hat, ist tatsächlich geschehen.
Bo to, co Pan Jezus tutaj wzmiankował i ogłosił, to rzeczywiście się stało. Und wieder sehen wir dabei, dass man die, den Ratschluss Gottes oder das was oder den Plan Gottes können Menschen nicht verhindern. I znowu tutaj możemy to zauważyć dobitnie, że to, co Bóg w swoim planie postanowi, to żaden człowiek nie jest w stanie mu w tym przeszkodzić. Um 70 nach Christus gab es einen Aufstand in Israel. Bo w 70 roku po narodzeniu Chrystusa w Izraelu było powstanie. Und der römische Kaiser Titus hatte jetzt echt die Nase voll. I rzymski cesarz Tytus miał już wszystkiego dość. Er schickte seine Soldaten, posłał swoich żołnierzy, aber gab ihnen einen Befehl. Ale dał im pewnego rodzaju rozkaz. Ihr könnt alles zerstören, wszystko możecie zniszczyć w Jerozolimie, aber nicht den Tempel. Ale w żadnym wypadku nie wolno zniszczyć Jerozolimy, przepraszam, świątyni. Das lag nicht daran, dass er ein Freund der Juden war. To nie dlatego, że on akurat był tak wielkim przyjacielem Żydów. Überhaupt nicht. Er schickte seine Soldaten, um sie zu töten. Nie, w ogóle. On przecież posłał swoich żołnierzy po to, aby tych Izraelczyków pozabijać. Aber Herodes hatte den Tempel gebaut. Ale to Herod zbudował tą świątynię. Oder umgebaut. Albo lepiej powiedziawszy, przebudował. Aber der Herr hat gesagt, es wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben von diesem Tempel. A Pan przecież zapowiedział, że z tej świątyni nie pozostanie kamień na kamieniu. A więc kto decyduje o przebiegu historii świata? Der große römische Kaiser Titus? Czy ten wielki cesarz rzymski Tytus? Oder der von Menschen verworfene Christus? Czy ten przez ludzi odrzucony Chrystus? Aus irgendeinem Grund, niemand weiß warum. Nie wiemy tego, z jakiego powodu wurde eine brennende Fackel in den Tempel geworfen. Została do tej świątyni wrzucona paląca się pochodnia. Der Tempel ging in Flammen auf. Świątynia zapaliła się. Das schwere Dach stürzte ein. Ciężki dach zawalił się. Und riss die ganzen Tempelmauern mit. I pociągnął za sobą mury świątyni. Obwohl dieser große Kaiser diesen Befehl gegeben hatte. I pomimo, że ten wielki cesarz tego rodzaju rozkaz dał, der Tempel darf nicht zerstört werden, że świątyni nie wolno burzyć, was für Gott eine Kleinigkeit, dass sein Plan in Erfüllung ging. To dla Boga było to drobnostką, aby jego plan doprowadzić do spełnienia. Das, was der Herr Jesus vorausgesagt hatte, bo to, co Pan Jezus przepowiedział, nicht ein Stein würde hier auf dem anderen bleiben. Nie, że nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu. Es war den Juden bei Todesstrafe verboten, diese Stadt wieder zu betreten. I został wydany dekret, że pod karą śmierci nie wolno Żydom wchodzić na teren tego miasta. Erst ab 300 nach Christus, also 230 Jahre später, dopiero w roku 300 po Chrystusie, czyli 230 lat później, durften sie einmal im Jahr nach Jerusalem gehen. Wolno, zezwolono im, aby tylko raz w roku wchodzili na teren miasta Jerozolimy. Man baute dort sogar Götzentempel für den Jupiter hin. Bo tam w tym mieście zbudowano świątynię pogańską dla Jowisza. Scheinbar ist alles aus. Wydawałoby się, że wszystko zostało stracone. Wie kann sich Gottes Prophezeiung noch erfüllen? Sie wird die Stadt des Friedens sein. Jak może Boże proroctwo się wypełnić, że to miasto będzie kiedyś miastem pokoju? Der Kaiser Konstantin kommt an die Macht. Okazuje się, że na tron cesarstwa rzymskiego zasiada cesarz Konstantyn. Er lässt 340 nach Christus die Götzentempel abreißen. On w roku około 340 po Chrystusie rozkazał rozebrać tą świątynię bałwochwalczą w Jerozolimie. Und gibt die Stadt wieder in die Hand der Juden zurück. I oddał to miasto znowu w ręce Żydów. Aber kurz danach kommen die Moslems. Ale krótko po tym okazało się, że nadciągnęli muzułmanie. Und die Stadt gerät unter ihre Herrschaft. I miasto wpadło pod ich panowanie. Im 11. Jahrhundert kommen die Kreuzritter und erobern die Stadt zurück. 11. Ja, um 1090 nach Christus.
W 11 stuleciu, około roku 1090, krzyżowcy z powrotem odbili to miasto i odzyskali je dla chrześcijaństwa. Sie verlieren ebenfalls entscheidende Schlachten anschließend gegen die Moslems. Udało im się to dopiero po wielu bardzo krwawych bitwach z muzułmanami. Und ab dem 15. Jahrhundert steht die Stadt unter türkischer Herrschaft. A od 15. stulecia to miasto znajduje się pod panowaniem tureckim. Wie kann sich jetzt noch die Prophezeiung Gottes erfüllen? Więc w jaki sposób proroctwo Boże może się teraz wypełnić? 1917 erobern die Briten die Stadt Jerusalem. W 1917 roku Brytyjczycy znowu zdobywają to miasto. Sie steht unter britischer Mandatsherrschaft. I to miasto znalazło się pod panowaniem brytyjskim. Und dann geschieht etwas ganz Interessantes. A potem stało się coś, co jest bardzo interesujące. Dass im Laufe der Zeit Juden in dieses Land wieder zurückkehren. Że w przeciągu pewnego okresu czasu Żydzi zaczęli z powrotem wracać do tego miasta. Es müsste im Propheten Jeremia stehen. To jest gdzieś zapisane w księdze proroka Jeremiasza. Wenn ich den Vers jetzt finde. Nie wiem, czy teraz znajdę ten wiersz. Aber es heißt dort buchstäblich: Fischer werden fischen und Jäger werden jagen. Tam jest dosłownie tak napisane: rybacy będą łowić, a myśliwi będą polować. Und dadurch wird mein Volk wieder in diese Stadt zurückkehren. I oni to spowodują, że mój naród wróci z powrotem do tego miasta. Nun, das ist nach 1917 passiert, dass Juden freiwillig nach Israel zurückgekehrt sind. I tak rzeczywiście się stało, że po roku 1917 Żydzi zaczęli dobrowolnie wracać do Izraela i do Jerozolimy. Und es war die Zeit des Dritten Reiches, wo sie aus Europa gejagt wurden. I nastał okres panowania III Rzeszy Niemieckiej, z terenów której to Rzeszy Żydzi byli po prostu wyganiani. Und dadurch nach Israel wieder zurückkehrten. I dzięki temu oni właśnie wrócili z powrotem do Izraela. So dass 1948 plötzlich der Staat Israel wieder ausgerufen werden konnte. A w roku 1948 było umożliwione, żeby powstało dekretem posiedzenia Narodów Zjednoczonych znowu ustanowione państwo Jerozolima, przepraszam, Izrael. Und der erste Staatspräsident sagt sogar, dass sich damit die Verheißung Gottes erfüllt hat, worauf wir fast 2000 Jahre gewartet haben. I pierwszy prezydent tego państwa powiedział w pierwszym przemówieniu, że teraz właśnie spełniło się proroctwo Boże, na które myśmy ponad 2000 lat oczekiwali. Aber diese Rückkehr war im Unglauben. Ale cały ten powrót Izraela był powrotem w niewierze. Aber es war die erste Teilerfüllung dieser Prophetie. Ale było to częściowe spełnienie tego proroctwa. Es gab verschiedene Kriege. Później powstały różnorodne wojny. Interessanterweise hat Israel jedes Mal mehr Land gewonnen, als es vorher hatte. I to jest interesującą rzeczą, że w każdej następnej wojnie Izrael zdobywał coraz to większe połacie tego kraju. Und 1980 Jerusalem als unteilbare Hauptstadt Israels ausgerufen. I w 1980 roku Jerozolima została obwołana jako niepodzielne miasto, stolica Izraela. No, wir haben immer noch keinen Frieden. A przecież my widzimy, że tam dalej nie ma pokoju. Und so gibt mir noch 5 Minuten für zwei Stellen. Pozwólcie, że jeszcze przez 5 minut zajmę was, wyjaśniając dwa miejsca. Es sind zwei gewaltige Prophezeiungen. Chodzi tutaj o dwa potężne proroctwa. Die erste ist in Daniel 9. Pierwsze oglądamy w księdze proroka Daniela w 9 rozdziale. Auch da lesen wir etwas über Jerusalem in Vers 25. Tam czytamy w wierszu 25 wypowiedź dotyczącą Jerozolimy.
Da ist die Rede davon, dass Jerusalem wiederhergestellt wird. W tym wierszu jest mowa o tym, że Jerozolima znowu będzie odbudowana. 9 rozdział, 25 wiersz. Dann kommen dort diese berühmten Jahrwochen in dem Buch Daniel. I potem mowa jest o tych słynnych tygodniach lat, o których mówi ten 9 rozdział Księgi Daniela. Aber aus Zeitgründen wollen wir uns nur auf Vers 27 beziehen. Ale z powodu braku czasu muszę się ograniczyć tylko do wzmiankowania wiersza 27. Denn da geschieht noch etwas sehr interessantes. Bo mowa jest w tym wierszu o rzeczy bardzo interesującej. Ich muss noch einen Satz vorweg schicken. Ale jeszcze jedno zdanie muszę tutaj wstawić. Das nächste große Ereignis, was passiert, ist nicht Vers 27 von Daniel 9. Następnym wielkim zdarzeniem, jakie tu odbędzie się na ziemi, to nie jest ten wiersz 27 z tego 9 rozdziału Daniela. Das nächste große Ereignis ist die Entrückung. Bo następnym wielkim zdarzeniem, przed którym my wszyscy stoimy, to jest przyjście naszego Pana na pochwycenie i zabranie wszystkich ludzi wierzących do siebie, do nieba. Dass alle Gläubigen im Bruchteil einer Sekunde von dieser Erde dem Herrn entgegengerückt werden. Że wszyscy wierzący ludzie z tej ziemi w ułamku sekundy znikną z tej ziemi, aby znaleźć się na obłokach na spotkanie swojego Pana. Wer sich bis dahin nicht zu Jesus Christus bekehrt hat, jeżeli ktoś do tego momentu nie nawrócił się jeszcze do Pana Jezusa, und etwas von ihm gehört hat, ale w swoim życiu już słyszał o nim, für den ist es dann für ewig zu spät. To dla takiego człowieka już jest na całą wieczność za późno. Das heißt, wenn hier jemand sitzt, der noch keine Entscheidung für Gott getroffen hat, to wszystko oznacza, że jeżeli ktoś w swoim życiu dotychczas nie dokonał tego właściwej decyzji, aby pójść za Bogiem, und er kehrt nicht um zu Gott, i nie nawróci się do Boga, für den ist es ewig zu spät, wenn die Entrückung stattfindet. To dla takiego człowieka w momencie pochwycenia wszystkich wierzących z tej ziemi będzie już na całą wieczność za późno. Sie sind dann ewig verloren. I tacy ludzie będą na całą wieczność straceni, potępieni. Nach der Entrückung kommt eine schreckliche siebenjährige Drangsalzeit über diese Erde. Bo po pochwyceniu wszystkich wierzących na tej ziemi nastąpi okres przerażających 7 lat wielkiego ucisku. Und sie wird hier in Vers 27 als diese eine Woche bezeichnet. I tutaj w tym 27 wierszu te 7 lat jest jako ten ostatni tydzień przepowiedziane. Es wird gleichzeitig schnell ein neuer Tempel gebaut werden in Jerusalem. W tym okresie czasu szybko zostanie zbudowana nowa świątynia w Jerozolimie. Und mitten in diesen Tempel stellt sich der Antichrist. I po środku tej świątyni stanie właśnie Antychryst. Und gibt sie als Christus aus. I on będzie siebie samego podawał jako, że jest Chrystusem. Es wird anschließend zu gewaltigen Kriegen kommen. Ale w powiązaniu z tym dojdzie do okropnych wojen. Es ist die Rede von dem König des Nordens. Mowa w Biblii jest o królu z północy. An verschiedenen Stellen im Alten Testament. I to jest wzmiankowane na wielu różnych miejscach Starego Testamentu. Wir wissen nicht genau, wer das ist, aber nördlich von Israel, vielleicht China oder Russland. My nie wiemy dokładnie, kto to może być, ale z całą pewnością ktoś, kto będzie na północ od Izraela, może być to nawet i Rosja albo Chiny. Sie werden gegen Israel in den Krieg ziehen. I ten naród pod wodzą tego króla pociągnie przeciwko Izraelowi. Werden große Teile dieses Landes zerstören. I ogromne połacie tego kraju będą zniszczone, zrównane z ziemią. Und auch einen großen Teil von Jerusalem. I wielka część również miasta Jerozolimy. Aber dann müssen sie weiterziehen nach Ägypten. Ale potem oni dalej pociągną w kierunku Egiptu. Um gegen Ägypten zu kämpfen. Aby walczyć przeciwko Egiptowi. Gleichzeitig kommt das wiedererstarkte römische Reich Europa. Ale w międzyczasie też pojawi się ten nowe państwo, cesarstwo rzymskie, które będzie ustanowione na terenach dzisiejszej Europy ponownie. Und zieht nach Israel, um die Stadt Jerusalem zu befreien. I te nowe cesarstwo rzymskie, czyli cała Europa zjednoczona, będzie właśnie w marszu w kierunku Jerozolimy, aby tą Jerozolimę wyzwolić spod panowania tych wojsk. Das ist jedenfalls das äußere Argument.
Przynajmniej na zewnątrz będą podawali, że taki mają argument, aby udać się do tej ziemi izraelskiej. In Wirklichkeit wollen sie gegen Christus kämpfen. Ale w rzeczywistości ich ukrytym pragnieniem jest, aby walczyć przeciwko Chrystusowi. Es kommt zu einer entscheidenden Schlacht. I dojdzie do decydującej bitwy. Und das ist Zacharia 14. I o tym możemy przeczytać w księdze Zachariasza w 14 rozdziale. Die Völker meinen, sie tun irgendetwas aufgrund von eigener Kraft. Die Völker meinen, sie tun das alles aufgrund von eigener Kraft und Stärke. Wszystkie te narody będą myślały, że oni to wszystko wykonują tylko dlatego, że oni tak postanowili i że oni mają do tego moc i możliwości techniczne, aby tego dokonać. Aber Gott sagt, ale Bóg przecież powiedział, Zacharia 14, vers 2, Zachariasza, 14 rozdział, 2 wiersz, ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg versammeln. To ja zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalemem. Es liegt also in dem Plan Gottes. A więc wszystko to jest zawarte w planie Bożym. Zum einen, weil Gott seine Stadt noch einmal züchtigen muss. Po pierwsze, z tego powodu, że Bóg jeszcze raz chce doświadczać w cierpieniu to miasto. Wegen des Unglaubens dort. Z powodu ich niewiary. Aber er wird auch die Nationen richten, die so gottlos sind. Ale jednocześnie Bóg chce osądzić te narody, które są tak bezbożne. Und dann heißt es in Vers 9 am Ende, wenn der Herr gesiegt hat. A potem pod koniec 9 wiersza jest napisane, gdy Pan ich wszystkich zwycięży, und der Herr wird König sein über die ganze Erde. Że Pan będzie Bogiem, królem, przepraszam, nad całą ziemią. Und in Vers 16 lesen wir etwas, dass Frieden eingekehrt ist. I w wierszu 16 będziemy czytali, że nastanie wtedy pokój. Denn die Völker werden nach Jerusalem kommen, Jahr für Jahr, um dort anzubeten. Dlatego, że wszystkie narody corocznie będą pielgrzymować do Jerozolimy, aby oddawać pokłon Bogu. Und dann möchte ich schließen mit Zacharia 8, Vers 7. A chciałbym zakończyć księgą Zachariasza, 8 rozdział, wiersz 7. Da sagt Gott über sein Volk. Tu Bóg mówi o swoim narodzie. So spricht der Herr. Tak mówi Pan zastępów. Erstens, ich werde mein Volk retten. Po pierwsze, oto ja wybawię mój lud. Vers 8, ich werde sie herbeibringen. Wiersz 8, ja sprowadzę ich. Sie werden inmitten Jerusalems wohnen. I zamieszkają w Jerozolimie. Und sie werden mein Volk sein. I będą moim ludem. Und ich werde ihr Gott sein. I ja będę ich Bogiem. In Wahrheit und in Gerechtigkeit. W prawdzie i w sprawiedliwości. In den tausend Jahren des Friedensreiches. W tym tysiącletnim królestwie pokoju. Dann wird zum ersten Mal wirklich Frieden auf dieser Erde sein. I po raz pierwszy w historii świata nastanie pokój na całej ziemi. Und dann ist Jerusalem tatsächlich die Stadt des Friedens. I wtedy rzeczywiście Jerozolima stanie się miastem pokoju. Das heißt, die Pläne Gottes werden umgesetzt. To wszystko oznacza, że wszystkie plany Boże się spełnią. Nur eins dürfen wir nicht vergessen. Ale jednej rzeczy nie powinniśmy nigdy zapominać. Gott hat auch einen Plan mit unserem Leben. Że Bóg ma również plan dotyczący naszego życia. Mit einem jeden von uns. A mianowicie w stosunku do każdego z nas. Wenn jemand hier ist, der Gott noch nicht kennt. Jeżeli na tej sali jest ktoś, kto jeszcze Boga nie zna. Dann bittet Gott dich, lass dich versöhnen mit Gott. To wiedz o tym, że teraz Bóg ciebie prosi, pojednaj się z Bogiem. Um nicht ewig verloren zu gehen. Abyś czasem nie musiał iść na wieczne potępienie. Für alle, die eine Entscheidung für Gott getroffen haben. A dla wszystkich tych, którzy podjęli w swoim życiu decyzję pójścia za Bogiem. Hat Gott auch einen Plan mit deinem Leben. To wiedz o tym, że Bóg też ma plan dotyczący twojego życia. Und er sagt gleichsam. A on mówi tym samym: Gib mir mein Sohn dein Herz. Synu mój, daj mi moje serce. Das ist das Entscheidende. To jest właśnie decydujące.